28 września na godzinę 11 zwołana została przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Grudziądzu 15. sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Sesja Rady Miejskiej składała się z następujących punktów obrad: spraw porządkowych, informacji prezydenta Grudziądza, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia dla miasta Grudziądza na lata 2011-2031 WPF, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy miasto Grudziądz, uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu, uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, uchwała w sprawie zwolnienia obowiązku oddania w użytkowanie w drodze przetargu nieruchomości na rzecz grudziąckich inwestycji medycznych spółki z o.o. w Grudziądzu, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu miejskiemu ośrodkowi rekreacji i wypoczynku w Grudziądzu, uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza. Następnie przystąpiono do interpelacji, zapytań i wolnych głosów i zakończono obrady. Zapraszamy na pełną relację z Rady Miejskiej Grudziądza. W Niszku wykonano docieplenie obiektu oraz przeprowadzono remont trasy. Przedszkole Kunter, w którym zostało docieplone, wymieniono także pokrycia topowe. Zakończyła się budowa orlika przy ulicy Czarnieckiego. Zadanie realizowała firma Media Stadion ze Szczecina. Wartość inwestycji to nieco ponad 1 milion złotych. Z powodu opóźnień naliczyliśmy karę umowną w wysokości blisko 300 tysięcy złotych. Jutro oficjalnie boisko zostanie przekazane do użytku. Do końca października tego roku powinna zakończyć się budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 9. Wykonawcą jest firma Konstans z Golubia Dobrzynia. Wartość zadania to nieco ponad 590 tysięcy złotych. W wakacje odbyło się również pierwsze spotkanie zespołu koordynatorów energii w zakresie realizacji projektu budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu. Na członków zespołu wybrano m.in. przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz Energii. Z zakresu planowania przestrzennego, architektury, ochrony środowiska, komunikacji społecznej, gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa, podatku i finansów oraz komunikacji wewnętrznej zespołu. Jeżeli chodzi o drogi, to wykonawca drugiego podetapu trasy średnicowej na początku września przekazał plan naprawczy, który zdaniem inżyniera kontraktu zawiera realne terminy. W tym planie ujęto dostawy materiałów i sprzętu oraz zaangażowanie pracowników. Konsorcjum, które realizuje tę inwestycję, wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji drugiego podetapu trasy średnicowej do grudnia bieżącego roku. Opóźnienia konsorcjum tłumaczy problemami z płynnością finansową, dużą ilością opadów w lipcu, odmiennymi warunkami gruntowymi od założonych w projekcie pod podporą wiaduktu na ulicy Hallera oraz wzdłuż ulicy Lotniczej i Parkowej. Wykonawca zapewnia jednocześnie, że zgromadził niezbędne w płynnej realizacji inwestycji kruszywo, piasek, elementy betonowe i krawężniki kamienne. Ponadto, by usprawnić przepływ płatności, konsorcjum wprowadziło faktoring. W tej chwili na ukończeniu znajduje się połączenie ciągu głównego trasy średnicowej z ulicą Południową. Na odcinku leśnym od ronda Popiełuszki do ulicy Południowej ułożono dwie warstwy masy bitumicznej oraz ustawiono słupy oświetleniowe. Wykonano część ulicy Hallera po stronie parku od ulicy Nauczycielskiej do tymczasowego przejazdu, gdzie w tej chwili jeździmy, tak zwanego bypassu. Ponadto skończyły się prace związane z wykonaniem zbrojenia nośnego wiaduktu. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest betonowanie obiektu. Trwają prace na przyczółkach. Ustawiono krawężniki na łącznicach i rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem ronda na ulicy Parkowej Lotniczej. Wykonano jedną nitkę ulicy Parkowej, po której odbywa się ruch wahadłowy w związku z przygotowaniem drugiej nitki. To tyle, jeżeli chodzi o drugi etap trasy średnicowej. Z kolei w ramach przebudowy ulic Starego Miasta zakończyły się prace przy wykonywaniu nawierzchni ulicy Ratuszowej.
Wykonawca ustawi jeszcze słupy oświetleniowe w związku z wystąpieniem kolizji z kanalizacją deszczową w rejonie Placu Miłośników Astronomii. Prace zostały wstrzymane. Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał decyzję, dlatego roboty w tym miejscu ruszą po otrzymaniu nowej zgody od konserwatora zabytków. Zgodnie z harmonogramem przebiega przebudowa ulicy Korczaka. W tym tygodniu wykonawca planuje położenie ostatniej warstwy ścieralnej asfaltu. Prowadzone są także roboty związane z montowaniem oznakowania pionowego, nasadzeniami zieleni oraz uprzątnięciem placu budowy. Odbiór planowany jest w pierwszych dniach października. Od 1 października autobusy komunikacji miejskiej zaczną kursować według trasy sprzed remontu. Trwa również przebudowa ulicy Nad Torem. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo budowy dróg ze Starogardu Gdańskiego. Wartość inwestycji to nieco ponad 2,6 miliona złotych. Realizacja tej inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, oświetlenie uliczne, budowę jezdni z kostki betonowej, chodników i miejsc parkingowych, budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów. Wykonawca zobowiązany będzie także do budowy kanalizacji deszczowej i barier ochronnych, przebudowy oświetlenia ulicznego, ustawienia nowego oznakowania pionowego. Termin zakończenia tej inwestycji to 30 listopada tego roku. Przypomnę Państwu, że spółka, która buduje Alfę i JWK, zleciła przebudowę ulicy Portowej, Brzeźnej i Królowej Jadwigi. Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe na ulicy Brzeźnej. Przywrócono stałą organizację ruchu na skrzyżowaniu przy ulicy Kalinkowej i Brzeźnej. Ponadto została wykonana nawierzchnia na ulicy Portowej od ulicy Wiślanej do trasy dworcowej. Równolegle prowadzone roboty drogowe na skrzyżowaniu ulicy Królowej Jadwigi, Portowej i Alei 23 stycznia. Planowany termin ukończenia tej inwestycji to koniec października, w tym roku oczywiście. Została oddana zgodnie z harmonogramem przebudowa ulicy Magazynowej wraz z rondem z ulicą Krzyżowca Toruńska. Wykonawcą tej inwestycji było przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów ze Świecia. Wartość robót to blisko 3,2 miliona złotych. Zadanie to jest dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych satynówek. W ramach tego kontraktu wykonano przebudowę skrzyżowania Magazynowej i Szosy Toruńskiej oraz Magazynowej i Składowej. Zadanie obejmowało ponadto wykonanie nowego oświetlenia drogowego i oznakowania. Wybudowano nowe zatoki autobusowe, parkingi oraz chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Realizujemy jeszcze jedną inwestycję dofinansowaną ze schetynówek. Przebudowa ulicy Mikołaja Zryńska i ulicy Warińskiego. Od ulicy Mikołaja Zryńska do węzła Kręta na trasie średnicowej. Wykonawcą inwestycji, która jest warta około 6,7 miliona złotych, jest firma Eurowia Polska. Wykonawca prowadzi roboty budowlane na ulicy Mikołaja Zryńska oraz Warińskiego. Równolegle prowadzone są roboty drogowe, sanitarne i elektryczne. Ułożono już nawierzchnię do warstwy wiążącej włącznie. Na kolejnym odcinku, to jest od wjazdu do Wordu do ulicy Chrobrego, ustawiane jest oświetlenie drogowe oraz układana nawierzchnia chodników i wjazdów. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to koniec października bieżącego roku. Trwają również roboty drogowe na fragmencie ulicy Chełmińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Kastrowicza w ciągu prawego pasa ruchu w kierunku centrum. Ponadto remontem objęty będzie około 200-metrowy fragment drogi na wysokości ulicy Tytoniowej, a także same rondo Dmowskiego. Od 1 października w związku z tą inwestycją zostanie wstrzymany ruch linii tramwajowej nr 2. Na odcinku Aleja 23 stycznia Rządz kursować będą autobusy. Natomiast na trasie Tarpno-Dworzec Kolejowy tramwaje linii nr 1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbiórki i roboty ziemne, wykopy pod sieci sanitarne, zakładanie rur osłonowych dla linii kablowych,
usuwanie kolizji sieciami uzbrojenia terenu, przebudowę kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz przebudowę ciepłociągów, remont torowiska, prace wykończeniowe i porządkowe. Wartość zadania to nieco ponad 970 tysięcy złotych. W 50% zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury. Zakończyła się przebudowa mostu na kanale Trymka w ciągu ulicy Krokusowej. Koszt tego przedsięwzięcia wynosił 500 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji zmodernizowano kładkę dla pieszych oraz skorygowano dojazdy. Nowa kładka to pieszojezdnia umożliwia oczywiście ruch pojazdów. Nam najbardziej zależało na pojazdach służb ratowniczych. Wcześniej te pojazdy nie miały tam możliwości dojazdu. Wykonawcą tej inwestycji było przedsiębiorstwo Mosty Kujawy Krzysztof Szymański ze Smulnik koło Wrocławka. Pozostałe informacje. Wczoraj podpisałem z panem marszałkiem umowy na dofinansowanie kolejnych projektów ze środków unijnych. Wartość zadań to ponad 6,3 miliona złotych. W ramach regionalnego programu operacyjnego wsparcie otrzymały 3 projekty. Inkubator przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Jeden projekt, drugi. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza. I trzeci, instalacja systemu iluminacji świetlnych wybranych obiektów Starego Miasta w Grudziądzu. We wrześniu w Grudziądzu gościliśmy delegację z Witerslo na czele z panią burmistrz Marią Unger. Przedstawiciele naszego miasta partnerskiego odwiedzili m.in. Regionalny Szpital Specjalistyczny, muzeum, gdzie otwarto wystawy przygotowane z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, a także wzięli udział w koncercie Sławomira Łosowskiego Zaczarowane Miasto. Dzieciom z przedszkola miejskiego przy ulicy Konarskiego przekazali teatr lalek, a małym pacjentom oddziału chirurgii szpitala zabawki. Zostanie opracowana strategia promocji marki oraz identyfikacji wizualnej Grudziądza. Na ten cel przeznaczymy blisko 260 tysięcy złotych. 85% tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych. Prace nad strategią promocji rozpoczną się od diagnozy stanu obecnego, to jest analizy dotychczasowej promocji miasta w formie syntetycznej na podstawie materiałów źródłowych oraz badania wizerunku Grudziądza wśród mieszkańców. Następnie na podstawie tak postawionej diagnozy zostanie określona idea przewodnia, a także definicja marki Grudziądza oraz określenie submarek w 3 kategoriach – turystycznej, gospodarczej i wewnętrznej. Dokument opracuje profesjonalna firma wyłoniona w przetargu. W naszym mieście przeprowadzono również ćwiczenia obronne pod nazwą Współdziałanie Administracji Samorządowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. Zgodnie z planem COBRA 2011 symulowano stan wojny. W związku z tym wprowadzono system stałych dyżurów prezydenta Grudziądza, rozwinięto akcję kurierską oraz przeprowadzono próbną mobilizację przy współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień. Dodatkowo w działania zaangażowane służby miejskie, wydziały Urzędu Miejskiego, Szpital Miejski, Pogotowie Ratunkowe. W ćwiczeniach uczestniczyło również wojsko, policja i straż pożarna. Dzięki tym ćwiczeniom mieliśmy okazję sprawdzić, jak funkcjonuje w praktyce system dowodzenia i łączności z udziałem tak wielu różnych jednostek organizacyjnych. Chcę powiedzieć również, że odbyły się 30. Międzynarodowe Biegi imieniem Bronka. Tegoroczne zawody odbyły się pod patronatem prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie przy tej okazji chcę podziękować wszystkim organizatorom tych zawodów i tym wszystkim, którzy przyszli na stadion kibicować zawodnikom. Rekordowa ilość osób uczestniczyła w tych zawodach, około 4 tysięcy. Osobiście miałem obawy o bezpieczeństwo, gdyż wystarczy, że jeden drugiemu z tyłu na nogę nadepnie i już jest sterta przewróconych, szczególnie tych najmłodszych, ale na szczęście wszystko było w porządku, nic takiego nie nastąpiło. Bardzo serdecznie dziękuję służbom mundurowym za
wsparcie organizacyjne i na stadionie, i na ulicach, Straży Miejskiej, przedstawicielom ratownictwa medycznego, wszystkim organizatorom. Regionalny Szpital Specjalistyczny uznano za korzystny przykład konsolidacji służby zdrowia. Dlatego 11. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się właśnie w naszej lecznicy. Zarząd województwa planuje do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego włączenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, to tak na marginesie tej sesji. Fuzja budzi wiele emocji, dlatego podjęto decyzję o obradach w Grudziądzu. Dyrektor Marek Nowak omówił zasady funkcjonowania szpitala ogólnego, realizującego usługi medyczne w zakresie ratownictwa medycznego, psychiatrii, na przykładzie lecznicy grudziąckiej i brodnickiej. Na stanowisko prezesa spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne Zgromadzenie Wspólników powołało bratę Przybylską. Zaproponowałem objęcie funkcji prezesa bracie Przybylskiej, ponieważ moim zdaniem była najlepszym kandydatem na to stanowisko. Doskonale zna szpital i jego potrzeby, ma wykształcenie ekonomiczne, pracowała jako dyrektor do spraw ekonomicznych w lecznicy, ponadto od kilku lat przewodzi Radzie Społecznej Szpitala. Beata Przybylska pełni obowiązki Naczelnika Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego i pracować będzie na stanowisku prezesa. Uczniowie grudziąckich szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję porozmawiać o prawach dziecka i bezpieczeństwie w internecie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół Technicznych. Centrum Kultury Teatr obchodziło 20-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala. Pracownicy Centrum Kultury Teatr otrzymali wyróżnienia i nagrody za prowadzoną działalność artystyczną. Grzegorz Romanowski, wicedyrektor Centrum Kultury Teatr, odznaczony został brązowym medalem przyznanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Natomiast Marianna Ginter-Zawistowska otrzymała nagrodę ministra kultury. Zbigniew Kulwicki oraz Renata Boguska odebrali wyróżnienia za działalność edukacyjną. W sierpniu, w 85. rocznicę utworzenia w Grudziądzu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii i 20. rocznicę założenia Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej odbył się 23. Zjazd Kawalerzystów. Kawalerzyści uczestnicy zjazdu oraz grudziądzanie i goście naszego miasta mieli możliwość i okazję zobaczyć na Błoniach Nadwiślańskich inscenizację historyczną Potyczki Wrześniowe 1939 z udziałem kawalerii, artylerii i piechoty. A w Centrum Kultury Teatr zorganizowano galę z okazji 20-lecia założenia Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. W Grudziądzu spotkali się przedstawiciele samorządów oraz firm odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie inwestycji drogowych na 18. Zjeździe Drogowców Miejskich. W obradach uczestniczyło około 120 osób na czele z zastępcą dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury. Głównym celem zjazdu było zorganizowanie szerokiego forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz wyrażania opinii dotyczących środowiska drogowców miejskich w sprawach bieżących i dalszego rozwoju branży drogowej. Wręczyłem powierzenia na stanowiska dyrektorów szkół 11 osobom. Od 1 września stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 objęła Krystyna Stawecka. W Szkole Podstawowej nr 4 pani Lidia Rodzaj. W Szkole Podstawowej nr 5 pani Jolanta Tarniowa. W Szkole Podstawowej nr 9 pani Małgorzata Szewczuk. W Szkole Podstawowej nr 12 pani Anna Hausmann. W Szkole Podstawowej nr 18 pan Cezary Darłak. W Gimnazjum nr 4 pani Grażyna Banaszkiewicz. W Gimnazjum nr 6 pan Bogdan Grodowski. W Gimnazjum nr 8 pani Sławomira Gajewska. W Gimnazjum nr 9 pani Anna Kędziora. Natomiast w Zespole Szkół Rolniczych pani Jolanta Ciszkiewicz. Grudziądz uczestniczył w akcji Sprzątanie Świata. Wydano ponad 800 worków i zebrano blisko 4 tony śmieci. Po raz trzeci przy tej okazji zorganizowaliśmy festyn na Błoniach Nadwiślańskich, gdzie przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci i młodzieży. Odbyły się również prezentacje firm. 237 pracowników ratusza weźmie udział w szkoleniach. Zadanie
to jeden z elementów unijnego projektu pod nazwą Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku. Na szkolenia przeznaczyliśmy kwotę ponad 300 tysięcy złotych, a wartość całego projektu wynosi 1,4 miliona złotych. 88% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Pieniądze pozyskaliśmy w 2009 roku z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem tego projektu jest wzrost sprawności działania i efektywności funkcjonowania urzędu poprzez wdrożone systemy i procedury, a także podniesienie kompetencji urzędników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych. Szkolenia prowadzi firma Konkret z Grudziądza. Na koniec wspomnę tylko, że latem odbywały się również duże imprezy plenerowe, między innymi koncerty na powitanie, pożegnanie wakacji oraz muzyka najlepsza pod słońcem w wykonaniu trasy koncertowej Radia RMF. Poza tym odbyła się druga pomorska gala światła i energii, wystąpiły teatry ognia, odbyły się pokazy laserów i sztucznych ogni. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi. Czy ktoś z Państwa radnych miałby pytania do informacji Pana Prezydenta? Pan Radny Miedzianowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam pytania, dwa króciutkie. Czy przy cmentarzu jest wynajętych 11 pawilonów, czy umowy są na 11 pawilonów podpisane z 11 osobami? Czy 11 pawilonów wynajmują powiedzmy 4-5 osób, czy pojedynczo? To jest jedno. I drogi. Ulica Waryńskiego. Przechodząc tą drogą zauważyłem, że jest ona węższa przynajmniej o 1,5 metra od tej starej drogi Waryńskiego. A wszyscy wiemy, że jest to teren, że ona prowadzi na teren przemysłowo-usługowy, park przemysłowy i czy dla samochodów o dużej kubaturze nie będzie zbyt wąska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pana przewodniczącego. Odnośnie ulicy, panie przewodniczący, panie radny, odnośnie ulicy Waryńskiego, to proszę tutaj panią dyrektor, bo widzę, tak. Pytanie było, czy nie będzie zbyt wąska dla szerokich samochodów, czyli ciężarówek. Natomiast na cmentarzu, z tego co wiem, to jest 11 pawilonów dla 11 osób. W tej chwili. Dziękuję bardzo. Proszę panią dyrektor. Szanowni Państwo, ona oczywiście spełnia wszystkie normy, które powinna spełnić. To jest taka sama szerokość jak ulica Parkowa. Zmężliśmy nie o 1,5 metra, bo ona miała 6,5 w pierwotnej swojej szerokości. Zwężyliśmy ją do 6 metrów, ponieważ z jednej strony była potężna kolizja z wodociągiem i gazociągiem i żeby ją zostawić w takim kształcie, jak była, czyli w tej niecałe tam 7 metrów szerokości, trzeba było przebudować na około 1,5 kilometra gazociąg i wodociąg, ale zapewniam, że ona ma prawidłowy parametr, mogłaby mieć nawet 5,5, ale ponieważ było tyle miejsca, żeby była na 6, to jest na 6, także bez obaw duży samochody sobie poradzą. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma zapytanie do informacji Prezydenta Grudziądza? Nie widzę. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Czy ktoś z Państwa miałby zapytania do tego projektu? Pan Radny Łukasz Mizera. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Radny Marek Czepek. Na razie lista mówców jest. Proszę bardzo, Pan Radny Łukasz Mizera. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przed chwilą byliśmy świadkami ciekawej prezentacji, bardzo wizualistycznej, jak zawsze. Ja mam w związku z tym, co się dzieje tak naprawdę, tak? O czym jest ta następna uchwała, o czym są te zmiany, kilka pytań. Przede wszystkim chciałbym zapytać, czy Pan Prezydent pamięta takie słowa. W poczuciu wielkiego obowiązku i odpowiedzialności oraz w majestacie prawa składam Państwu projekt budżetu na 2011 rok.
tym projekcie była jasna zapowiedź rekordowego budżetu, rekordowych dochodów, ukończenia w znacznej części inwestycji miejskich, tych głównych, tych najważniejszych, tych, na którym najbardziej zależy. Z tego tak naprawdę to zostały tylko te wizualizacje, które pan pokazuje. W 2011 roku zostały tylko i wyłącznie wizualizacje. Te same, które mieszkańcy mieli w materiałach wyborczych pana i pana kolegów, te same, które były w wydawanych książeczkach wyborczych. Dzisiaj dostajemy projekt, który nie jest już rekordowym projektem budżetu, niespotykanym w ogóle w skali kraju. Projekt ten kończy się kwotą 418 milionów po stronie dochodu. I co jest najgorsze, to tak naprawdę pieniądze uciekają tylko i wyłącznie z tych głównych inwestycji. Trzeba mieć pełną świadomość, one nie przepadają i ja w żaden sposób o tym nie mówię, bo pan skarbnik próbował na komisji przekonać mnie, że one nie przepadają. No, nie przepadają, te projekty trwają, one będą rozliczone. Chodzi mi o pewną powagę, odpowiedzialność podejścia do swoich słów i do tego, co chce się zrobić, co się ludziom obiecuje. Dzisiaj, szanowni państwo, znowu jest ta sama sytuacja, że jesteśmy w okresie kampanii wyborczej i znowu dużo łatwiej jest wywiesić 30-metrowy billboard z twarzą pana prezydenta, który mówi o tym, że wie, co ma zrobić i na co stawia, a dużo trudniej jest po 11 czy po 10 miesiącach tych obietnic dotrzymać. I to nie są jakieś trzy słowa, tylko to są dokumenty, które pan prezydent przedstawia Radzie i przedstawia mieszkańcom. Mieszkańcom, w których informuje, że to, co obiecał rok wcześniej, niestety w 2011 roku nie zostanie spełnione. Dziękuję bardzo. Ja może, panie przewodniczący, będę wysłuchał wszystkich uwag, a potem jakoś globalnie odpowiedział, bo ja rozumiem, że jeszcze może być ad vocem jakieś, coś tam, także proponuję w ten sposób, żeby państwo radni zgłaszali do tego projektu, do tego punktu swoje uwagi, zapytania, a ja spróbuję potem się do tego ustosunkować. Proszę bardzo, pan radny Sławomir Szymański, następnie pan radny Michał Czepek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja też mam pytanie co do kwot w proponowanej uchwale. Postaram się być bardzo precyzyjny, żeby tutaj nie było żadnych dwuznaczności. Dlaczego zmniejszono deficyt i przychody z kredytów jedynie o kwotę 3 434 170, 174 zł? To jest strona 7 uzasadnienia, załącznik numer 3. Skoro nakłady inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zmniejszono aż o 13 779 350 zł. I to znowu znajdujemy na stronie 4 planu finansowego wydatków inwestycyjnych. Jeżeli pożyczalibyśmy środki tylko na inwestycje, według oświadczeń pana prezydenta, a nie na wydatki bieżące, to te kwoty deficytu i przychody z tytułu kredytów powinny być skorygowane o kwotę równą sumie zmniejszonych inwestycji, to jest o 13 779 350 zł. Natomiast tutaj jest różnica 10 345 000 zł, więc chciałbym spytać dlaczego. Dlaczego tak to zostało skonstruowane? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, ja na komisjach umknęło mi jedno pytanie. Mianowicie chodzi mi o dział 756, kwota dochodu zwiększona o 150 tysięcy złotych z tytułu opłat od użytkowników naszych miejskich przystanków, czyli od linii komunikacyjnych. Pamiętam, kiedy wiosną tego roku przegłosowaliśmy tutaj tą maksymalną stawkę za zatrzymanie się na przystanku 5 groszy za postój. Tam mówiliśmy o tym, że całość dochodu z tego tytułu będzie przeznaczona na modernizację wiat przystankowych i na wstawianie nowych wiat na terenie miasta. Natomiast w dzisiejszej uchwale budżetowej nie ma po stronie wydatków takiego punktu. I teraz mam pytanie, czy w najbliższej sesji jeszcze w październiku, czy na tej nadzwyczajnej, która będzie na początku października, taki punkt się pojawi? Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie? Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Kosiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,
Chciałbym uzyskać więcej informacji, ponieważ prosiłem na komisji, na której spotkaliśmy się, aby otrzymać informacje na temat szczegółów finansowych dotyczących zwiększenia wydatków na obsługę strefy płatnego parkowania. Chodzi mi o kwestię kalkulowania w ogóle, skalkulowania całego tego przedsięwzięcia, jakie są tutaj konkretne zyski miasta po tej stronie, bo w tej chwili musimy podejmować decyzję o zwiększeniu wydatków na obsługę w wymiarze 100 tysięcy złotych. Proszę o więcej informacji na ten temat, aby pan prezydent mi przedstawił. No i chciałbym także wyrazić swoje, kontynuując to, co mówił pan wiceprzewodniczący radny Czepek, wyrazić swoje wielkie obawy co do budowy trasy średnicowej, która jest priorytetem dla tego miasta. Panie prezydencie, jakkolwiek mogę zrozumieć opóźnienia modernizacji trasy tramwajowej, jakkolwiek mogę zrozumieć opóźnienia nabrzeża, modernizacji nabrzeża Wiślańskiego, to tego po prostu nie mogę zrozumieć. Jest to element strategiczny rozwoju miasta Grudziądza, który będzie decydował, ma decydować o tym, czy specjalna strefa ekonomiczna będzie zapełniona do końca, czy w tym mieście będzie więcej miejsc pracy, czy będziemy w konsekwencji najbliższych lat mogli starać się o poszerzenie tej strefy. Dlatego apeluję jako radny ruchu dla Grudziądza, też do pana prezydenta, aby wszelkie siły i środki skierować właśnie do dokończenia tej najważniejszej dzisiaj dla miasta inwestycji, trasy średnicowej, bo to jest to, co ma zmienić rzeczywistość tego miasta. Co do modernizacji, przesunięć, modernizacji trasy tramwajowej, tu mam duże wątpliwości, tak jak gdzieś wypowiedziałem się w prasie, szereg miast w Polsce zrezygnowało z przejazdu tramwaju w samym ścisłym centrum, mówimy o Starym Mieście, i to z pożytkiem dla tego ścisłego centrum, dla Starówki. To centrum nabrało zupełnie innego wymiaru, innego znaczenia. Uruchomiono dodatkowe możliwości dla podmiotów funkcjonujących w tym centrum. No ale wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na projekt. To już się stało. Ale jeszcze póki tego nie zrobiono, jeszcze coś można zmienić. To jest taka kolejna uwaga. Kolejna uwaga i to by było chyba na tyle, natomiast bym prosił o tą informację odnośnie tych wydatków zwiększenia na specjalną strefę, na obsługę strefy płatnego parkowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tej turze chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę. Oddaję głos panu prezydentowi. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Po kolei będę starał się ustosunkować i odpowiadać na pytania państwa radnych. Co do pana radnego Łukasza Mizery, że zostały tylko wizualizacje obietnic. Dzisiejszy pokaz, tak jak na każdej sesji, sprawozdania z działalności organu wykonawczego miasta, czyli prezydenta, to nie są wizualizacje, są to zdjęcia z faktycznie istniejących inwestycji. I staram się państwu to robić systematycznie, żeby wasza wiedza była jak największa. Możecie zadawać szczegółowe pytania i to czynicie. Czy budżet jest rekordowy? Oczywiście budżet się planuje na rok 2012 na przykład w odpowiednich procedurach. I zawsze na początku pisze się o planach. Co miesiąc jest sprawozdanie z realizacji tych planów. I zawsze nanosimy aktualną realizację, jaka jest w danym miesiącu. Nie ma innej możliwości. Środki, które otrzymujemy z zewnątrz, muszą przyjść do budżetu z jednej strony, z drugiej strony muszą być wydane. Bardzo boleję nad tym, że na niektórych inwestycjach tylko, tym na bardzo ważnej budowie drugiego etapu trasy średnicowej mogą być opóźnienia. Od samego początku, państwo radni, mamy umowę. My nie odpowiadamy za sprzęt, za ludzi. Na komitetach budowy, które się odbywają raz w miesiącu, są poruszane wszystkie sprawy. My jako inwestor bez przerwy monitorujemy ten drugi etap i inne też. Mamy bogatą korespondencję z wykonawcą, z firmą, która nadzoruje drugi etap trasy budowy, drugi etap trasy średnicowej od samego początku. Od czerwca ubiegłego roku, od momentu przekazania placu budowy, gdzie wykonawca z opóźnieniem wszedł na plac budowy, myśmy interweniowali. My się przygotowujemy w ten sposób, że może się skończyć ta budowa przed sądem. Przed sądem, wysoką karą umowną wykonawcy za niewykonanie inwestycji w terminie. Przed sądem. Proszę państwa,
Pieniądze, informuję Państwa, że pieniądze nie uciekają. Pieniądze są przesunięte w czasie. Ja to mówię z całą powagą i z całą odpowiedzialnością. A budżet nasz, nawet po zmniejszeniu dochodów, czytaj, dotacji otrzymywanych z zewnątrz na budowę drugiego etapu trasy średnicowej, jest i tak rekordowym. 418 milionów to jest w tej chwili, nigdy w historii miasta nie było. Jeżeli chodzi o odpowiedź dla pana radnego, pana Marka Czepka, to tu było tak, sprawa zmniejszenia o 52 miliony. Ja rozumiem, że pan radny nie był wcześniej na komisji, a w związku ze swoją chorobą tu były wyjaśniane, ale poproszę pana skarbnika. I jest sprawa również MZK. Proszę bardzo. Panie skarbniku, proszę uprzejmie. Proszę pana skarbnika. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie kar umownych, zmniejszenia kwoty kar umownych, to proszę zwrócić uwagę, że zmniejszamy do kwoty kar, które zostały wyegzekwowane od wykonawcy w związku z modernizacją taboru tramwajowego. Te kwoty zostały potrącone i wpłynęły na rachunek budżetu miasta. Jeżeli chodzi o tą kwotę, którą zmniejszamy, ta kwota dotyczy kar naliczonych wykonawcy dokumentacji. I w dalszej procedurze, która była pomiędzy wykonawcą dokumentacji a miastem, wykonawca zawezwał miasto do ugody przedsądowej i taka ugoda została zawarta, co powoduje anulowanie tych kar, nie umorzenie, a anulowanie, ponieważ miasto uznało zastrzeżenia, uznało, że to, co przedstawił wykonawca, jest takim zastrzeżeniem prawdziwym. Zresztą było to omawiane także na komisjach. Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich tłumaczyli, z czego wynikały opóźnienia i roszczenia z tego tytułu wykonawcy, na które miasto przystało. To jeżeli chodzi o kwestię zmniejszenia kar. Jeżeli chodzi o kwestię... Panie Prezydencie, odpowiadam na wszystkie pytania po kolei, tak? Jeżeli chodzi o kwestię deficytu, to ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że deficyt budżetu to jest różnica pomiędzy wszystkimi dochodami i wszystkimi wydatkami. Ponieważ w budżecie miasta zapisane są zadania wieloletnie, a zadania wieloletnie mają to do siebie, że zapisywane są zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, ponieważ dotacje unijne mają charakter dochodu, ale faktycznie z punktu widzenia ekonomicznego są refundacjami wydatków. To też jest po części trochę odpowiedź na pytanie, czy uwagę pana radnego Mizery odnośnie uciekających dochodów. Czy te dochody nie mogą wystąpić wcześniej niż wydatki? Ponieważ de facto stanowią one ich refundację. Skoro siłą rzeczy wydatki się przesuwają w związku z postępem rzeczowym inwestycji, to nie można uzyskać dochodów, zanim się nie poniesie wydatków. I one mają z punktu widzenia ekonomicznego taki charakter. Wracając do odpowiedzi na pytanie pana radnego Szymańskiego. Pan radny próbuje podzielić budżet w ten sposób, że wyjmuje pewien fragment jego, na przykład zmiany w planie finansowym inwestycji. Pan przyjmuje też pan bierze pod uwagę zmiany w planie finansowym inwestycji po stronie wydatków, ale równolegle następuje zmiana po stronie dochodów. Ponieważ jakby pan zwrócił uwagę, te inwestycje mają wieloźródłowy charakter finansowania. W części są finansowane budżetem miasta, w części są finansowane dochodami z UE. Jeżeli przesuwamy wydatki, to z automatu przesuwamy także dochody. I trzeba spojrzeć globalnie na budżet. Budżet musi być matematycznie zgodny. To znaczy dochody minus wydatki to jest deficyt, a przychody minus rozchody, czyli to, co musimy spłacić w danym roku, to jest z drugiej strony też deficyt. To musi dać tą samą kwotę. Pragnę pana zapewnić, jak zresztą państwu na komisjach też mówiłem, że miasto nigdy nie pokrywało wydatków bieżących kredytem. To jest nieprawda, zresztą powtarzana wielokrotnie. Dość prosto się zorientować w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest poziom dochodów bieżących zapisany i jaki jest poziom wydatków bieżących. Równowaga obecnie zapisana w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Równowaga budżetu bieżącego, a właściwie nadwyżka budżetu bieżącego jest już normą prawa. Czyli nie można uchwalić budżetu, ba nie można go nawet zrealizować w takim zakresie, w jakim dochody bieżące nie mogą być mniejsze od wydatków bieżących. Także w tej zmianie dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.
to ta różnica to jest nadwyżka operacyjna. Nadwyżką operacyjną plus sprzedażą majątku finansuje się spłatę raty długu przypadających w danym okresie. Oczywiście my mówimy o kwotach planowanych, bo proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy planem a wykonaniem nastąpią pewne zasadnicze różnice i te zasadnicze różnice wynikają także z konstrukcji budżetu. Budżet zawiera w swojej konstrukcji kilka rezerw, między innymi rezerwy na poręczenia i gwarancje, rezerwę na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ogólną i inne rezerwy celowe. Część z tych rezerw ma charakter statystyczny i one najczęściej nie zachodzą, co nie oznacza oczywiście, że nie mogą zajść. Ale z punktu widzenia zapisów stanowią one pusty wydatek, a zapisywane są, bo tak mówi prawo w Polsce. Prawo, czyli ustawa o finansach publicznych, nakazuje stworzenie takich rezerw. Także nie można do końca przyrównywać pewnych kategorii tylko wyjętych z budżetu do zmiany deficytu, bo na zmianę deficytu ma wpływ wszystko, co się w danym momencie w budżecie zmieniło. Natomiast musi być zapewniona prosta matematyczna zgodność, to znaczy dochody ogółem minus wydatki ogółem to jest deficyt, bo najczęściej wydatki przewyższają dochody, a przychody do budżetu, czyli to, co finansuje deficyt minus rozchody daje z drugiej strony nam deficyt. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące modernizacji wiat przystankowych, ja chciałbym panu radnemu zwrócić uwagę, że nawet jak nie było tej opłaty, to miasto te wiaty modernizowało. To nie jest tak, że w budżecie miasta nie występuje pozycja planu na modernizację. To tylko zapis ustawy, która w mojej ocenie, ponieważ w wielu ustawach branżowych pojawiają się takie zapisy, które trochę niestety kolidują z artykułem 42 ustawy o finansach publicznych, czyli prostą normą, która się nazywa zakazem funduszowania, znaczy zakazem dzielenia i przyporządkowywania źródeł dochodów na źródła wydatków. No, taka maniera jest teraz ustawodawcy, że każdy branżowy minister stara się niejako zapewnić finansowanie pewnych swoich branżowych zadań ze źródeł dochodów, które ustala dla samorządu. W budżecie miasta Grudziądza kwota na modernizację wiat już jest. Dołożyliśmy źródło dochodu, czyli wskazaliśmy dodatkowe źródło, z czego to może być finansowane. Czy będzie zwiększenie? To jest kwestia wydziału, który cały czas analizuje stan techniczny tych wiat i ewentualnie, jeżeli takie potrzeby dodatkowe by się pojawiły, to zapewne tak się stanie. Ja też chciałbym zwrócić uwagę, że budowanie budżetu w ten sposób, że z góry przyjęlibyśmy założenie, że pewne źródła dochodów finansują pewne źródła wydatków, w sposób no dość taki prosty uniemożliwiłoby konstrukcję budżetu. Tak, bo jednym z największych źródeł są subwencje czy udział w CIT-cie. No pytanie, co by miało, tak, co te źródła miałoby finansować, jakie wydatki. By się rozegrała taka szeroka batalia o to, kto miałby prawo dostępu akurat do tych dwóch źródeł. Obowiązuje zasada jedności materialnej, czyli wszystkie dochody finansują wszystkie wydatki. Oczywiście od tej zasady są wyjątki. Wyjątkiem są na przykład pieniądze z koncesji alkoholowej, które muszą być przeznaczone na Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale to jest wprost zapis w ustawie. Jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, to wiem, że odpowiedź przygotowało Zarząd Dróg Miejskich. Nie wiem, czy pan prezydent sobie życzy. Pan radny Kosiński zadał dwa pytania. No właśnie jedno, konkretne wydatki na strefę płatnego parkowania. Aha, dobra, to dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych, którzy złożyli zapytania, chciałby się ustosunkować do wypowiedzi? Pan radny Mizera, pan radny Marek Czepek. Proszę bardzo, panie radny. I pan Michał Czepek. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja miałem przyjemność spędzenia na dwóch ostatnich komisjach poświęconych w większości tej uchwale kilka ładnych godzin i paru rzeczy wypowiedzi pana prezydenta no zrozumieć nie jestem w stanie. Jeżeli na komisji wicedyrektor mówi jasno, tak, że w lipcu pojawiły się problemy, we wrześniu został podpisany plan naprawczy i on z góry zakłada, że winy leżały zarówno po naszej stronie, jak i po stronie tego, który realizuje inwestycje, no to coś jest nie w porządku. Pan opowiada, że pan będzie toczył batalię przed sądem w ogóle wielomilionowe, zwycięskie, skoro my już dzisiaj, ja próbowałem dociec, tak? Się nagle okazało, że na tej inwestycji były nielegalne wysypiska śmieci, bunkry, kolizja ze światłowodem, który był rok wcześniej położony, przebudowa
trakcji ciepłowniczej i kilka innych rzeczy, tak? I już dzisiaj wiemy doskonale o tym, że z góry zakładamy, że tu nie bardzo my chcemy iść do żadnego sądu, ponieważ my już dziś słyszeliśmy, jak się pytają o jakiekolwiek kary umowne z tego tytułu, no to okazuje się, że my tego nie planujemy. My się po części przyznajemy, że to jest nasza wina i z przyczyn niezależnych od wykonawcy te opóźnienia powstały. I cały czas nie o to chodzi, tak? Bo ja mam takie wrażenie, że te inwestycje powstaną na kampanię w 2014 roku. To jest cała moja uwaga, że tak naprawdę pan prezydent mówi, że nie pokazuje wizualizacji. No to można się przejść do Parku Miejskiego i pojeździć sobie na łyżwach, zobaczyć rosarium i inne rzeczy. Można się przejść i po... Tak, modelizowane baseny obejrzeć. Można sobie iść w basen portowy i tymi łódkami popływać, bo ja się ich naoglądałem już tyle. Pan mówi, że to nie są wizualizacje. No, na co to jest? No, pan obiecywał 12 miesięcy temu terminowe skomunikowanie trasy średnicowej z autostradą. Tak? I dzisiaj no, pozostała część, oprócz tej, która jest, oprócz tych dwóch warstw, które są, oprócz tych krawężników, które są zwiezione, to niestety pozostała część to jest tylko i wyłącznie wizualizacja. To jest tylko i wyłącznie projekt. I niestety, ale nie ma żadnego uzasadnienia, które by mówiło, że udało się zrealizować obietnicę. Trzeba się jasno przyznać do tego, że przepraszamy, ale my tych obietnic w terminie nie zrealizowaliśmy. My nie, państwa no, zwyczajni w świecie oszukaliśmy. I albo ktoś się na to zgodzi i mu to nie przeszkadza i jest w porządku, albo ktoś sobie wyciągnie wnioski i pomyśli o tym, czy tak się tą sprawę powinno załatwiać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie radny. Ja wiem, że wielu spraw nie jest pan w stanie zrozumieć i tam się absolutnie temu nie dziwię. Są takie rzeczy, które są przy wykonawstwie inwestycyjnym. Nie da się z góry przewidzieć. Tutaj nie będę mówił o kolizjach, bo kolizje są powodem do częstego przedłużenia terminów. Ale mówię na przykład w tym konkretnym przypadku w liczbie pojedynczej inwestycji, a nie inwestycjach i wizualizacjach. Bo wiele inwestycji jest wykonanych zgodnie z terminem, o czym dzisiaj państwa poinformowałem. Na tej jednej niestety może być, bo jeszcze jest termin na wykonania czas, może być opóźnienie. Na przykład 6-tygodniowe spóźnienie przy wejściu na budowę w ubiegłym roku. Czy to jest powód do zrozumienia? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Czemu wykonawca przez 6 tygodni nie wchodzi? Tego nie potrafię zrozumieć. I dlatego mówię, to jest argument na naszą rzecz. Natomiast o 2014 zapewniam pana, do głowy by nie przyszło, żeby coś takiego wymyśleć. To tylko może, no nie skomentuję tego. Jakaś tam kampania. Nie oszukiwałem nigdy nikogo i nie oszukuję i nie będę oszukiwać. Mówię tylko to, co wynika z konkretnych działań. A takie działania zdarzają się na każdej inwestycji. Co tu się dzieje za kolizję przy przebudowie miasta, starych ulic, to w ogóle państwu nie wspominam. Natomiast państwo, gdybyście chcieli mieć dostęp do informacji publicznej, to odsyłam was do jednostki Zarządu Dróg Miejskich. Można mieć wgląd we wszystkie protokoły, we wszystkie spotkania Rady Budowy, jak to przebiega szczegółowo. Bardzo mi zależy, panie radny Kosiński, żeby było skomunikowanie, tak jak pan mówi, my tak samo myślimy. Najważniejsza rzecz, żeby było skomunikowanie z autostradą. Wszystko robimy, co w naszej mocy, żeby tak było. Niestety rzeczywistość wykonawcza jest nieco inna. Jest nieco inna. I w wielu momentach za waszą argumentacją się zgadzam. Ale jest umowa podpisana, dwie strony umowy. Z jednej jest inwestor, czyli miasto, z drugiej jest wykonawca. Musimy pracować zgodnie z umową. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Marek Czepek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rada. Ja chciałem wrócić do tematu tylko w jednej kwestii. Bodajże w maju na sesji zadałem pytanie o realizację czasową inwestycji, tak zwany drugi etap, pierwsza część, czyli chodzi o drogę średnicową. I w imieniu Pana Prezydenta, Pan Prezydent Sikora odpowiedział mi, że drogi Marku, nie martw się. Inwestycja idzie zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja się dzisiaj dowiaduję po 3-4 miesiącach, że klapa. Otóż tutaj klapa, musimy przesuwać i tak dalej, i tak dalej. I dlatego moje pytanie i dlatego moje obawy,
i dlatego po prostu chciałbym się dowiedzieć, co się stało, że nagle tutaj ta inwestycja jest zagrożona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana prezydenta. Poproszę pana dyrektora Murgałę o odpowiedź szczegółową na to pytanie, ale w miarę krótko, tak, żeby tam zbyt długo nie zamydlać sprawy. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Państwo radni, więc ja tu mam ze sobą zeskanowane wszystkie protokoły z rad budowy. Mogę panu radnemu pokazać z 26 kwietnia, gdzie wykonawca z drobnymi wiedział, że już ma kolizję, z drobnymi opóźnieniami się liczył, ale nadal deklarował termin umowny. I tak jak powiedziałem na komisjach budżetu i na komisji wspólnej, w okresie wakacyjnym nawarstwiło się dużo problemów na budowie, które mają wpływ na to opóźnienie, gdzie wykonawca przedstawił to w planie naprawczym na termin grudniowy. I tak naprawdę to, co powiedział prezydent Sikora w maju, to było zgodnie z prawdą to, co było na wtedy comiesięcznych radach budowy. W tej chwili te rady budowy w związku z tymi problemami odbywają się co tydzień. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę bardzo, pan radny Michał Czepek. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, panie skarbniku, ja dokładnie pamiętam, jak rozmawialiśmy, to była chyba sesja majowa, zaraz znajdę w protokole dokładnie słowa pana skarbnika. Nie chcę łapać tutaj pana skarbnika za słowa, ale chodzi mi o to, że tam nas uświadomiono, że zgodnie ze zmienioną ustawą o transporcie publicznym, czy transporcie zbiorowym dokładnie, wszystkie środki, które zostały pobrane na cel utrzymania tych przystanków od przewoźników, muszą być przeznaczone na utrzymanie tychże przystanków. Także tylko o to mi chodzi. Właśnie, że to się zmieniło w tym zakresie. Proszę bardzo, pan skarbnik. Szanowny panie radny, ja dokładnie to panu przed chwilą powiedziałem. Wszystkie środki zostaną przeznaczone. Ponieważ budżet jest planem rocznym i rozpatruje go się zawsze w układzie rocznym. Taki sam zapis jest w ustawie o drogach, która nakazuje, aczkolwiek słowo nakazuje jest chyba zbyt mocne, przekazywanie środków zainkasowanych z, no rzecz prosto rzecz biorąc, fotoradaru na remonty dróg. Zresztą miasto przeszło w tamtym roku kontrolę NIK-u z tego tytułu. Nie konstruuje się budżetu w ten sposób, że się na bazie poszczególnego dochodu wskazuje pozycję wydatków. Miasto wydaje bardzo dużo pieniędzy na remonty wiatr i proporcje, czyli te dochody, które miasto zainkasuje w proporcji do wydatków, które poniesie, będą, że tak powiem, właściwie skorelowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Droga tura mówców. Proszę bardzo. Jeszcze ad vocem, tak? Rozumiem, pan radny Kosiński? Nie. Pan radny Glamowski, czy ktoś z państwa? Drugi raz pan Łukasz Mizera. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan radny Poliński i pan radny Kosiński. Pierwszy, proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w imieniu klubu radnych PO chciałbym złożyć oświadczenie. Proszę bardzo. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, oświadczenie klubu radnych Platformy Obywatelskiej. W chwili obecnej Grudziądz przeżywa największy boom inwestycyjny od dziesięcioleci. Wartość realizowanych i planowanych przez miasto oraz spółki komunalne inwestycji wynosi kilkaset milionów złotych. Są to największe inwestycje infrastrukturalne w dotychczasowej historii Grudziądza, nie tylko pod względem wartości, ale również ich kompleksowości i stopnia złożoności. Wymienić należy tu m.in. realizację drugiego i trzeciego podetapu trasy średnicowej, wartość projektów około 100 milionów złotych, rewitalizację portu Nabrzeża Wisły wraz z przebudową ulicy Portowej oraz fragmentem trasy dworcowej za ponad 29 milionów, modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej za ponad 20 milionów, modernizację sieci tramwajowej wraz z infrastrukturą za ponad 50 milionów, modernizację składowiska odpadów w Zakurzewie za ponad 50 milionów, wymianę ponad 8,5 kilometra sieci ciepłowniczej na osiedlu Szczemięcin za blisko 25 milionów, przebudowę dróg lokalnych ulic Korczaka, Śniadeckich, Magazynowej, Warińskiego, Mikołaja Zryńska, Chełmińskiej razem za kilkanaście milionów złotych. Skala i zakres tych inwestycji jest tak duży, że zmieni oblicze Grudziądza w radykalny sposób. Ich realizacja wpłynie zasadniczo na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną naszego miasta oraz znacznie poprawi jakość życia jego mieszkańców.
Śmiało możemy powiedzieć, że tworzymy obecnie coś, co będzie służyło kolejnym pokoleniom mieszkańców Grudziądza, czyli naszym dzieciom i wnukom. Szanowni Państwo, proces inwestycyjny składa się z wielu etapów. Etap realizacji inwestycji, choć jest najbardziej spektakularnym i widocznym oraz niestety często uciążliwym dla mieszkańców etapem, jest tylko niewielką częścią całego procesu, którym zdecydowaną większość czasu zajmuje właściwe przygotowanie inwestycji, a zwłaszcza prace projektowe, rozmaite ekspertyzy, studia wykonalności, opinie i uzgodnienia, skuteczne aplikowanie o środki unijne, montaż finansowy, aż po przeprowadzenie skomplikowanych, długotrwałych w polskich realiach procedur przetargowych. Ponieważ realizujemy pionierskie i ambitne zadania, których jeszcze nikt w Grudziądzu nigdy wcześniej nie realizował, nie mamy doświadczeń, na których moglibyśmy bazować. A niestety często teoria rozmywa się z praktyką. Szanowni Państwo, realizacja założonych projektów nie jest zagrożona, choć niestety terminy zakończenia niektórych inwestycji ulegną przesunięciu. Terminy, choć bardzo ważne i istotne, czego mamy pełną świadomość, nie mogą wpływać poprzez zbytni pośpiech na jakość wykonania. Budujemy dla pokoleń, stąd priorytetem musi być również solidne i rzetelne wykonanie realizowanych projektów. Szanowni Państwo, Klub Platformy Obywatelskiej w pełni popiera zmiany w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej proponowane przez prezydenta miasta Grudziądza i będzie głosował za przyjęciem stosownych uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, udzielam głosu drugi raz panu radnemu Łukaszowi Mizerze. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwólcie, że wrócę do rzeczywistości. Nie będę się odnosił do tego w ogóle. Nawet bym nie mógł, ale tak. Kilka rzeczy, które znowu mnie uderzyły. Oczywiście dyskutowaliśmy o tym, panie prezydencie, na komisjach i to bardzo długo. Cały problem polega na tym, że bo mam takie wrażenie, że chyba pan albo tego nie wie, albo nie chce wiedzieć. Ja naprawdę rozumiem, że jest Rada Budowy, że mogę sobie obejrzeć protokół z posiedzenia, że ktoś przychodzi i opowiada o tym, że wszystko jest dobrze, a pół miasta gołym okiem widzi, no, że to nie jest zgodnie z zapowiedziami, które były. I pytanie, tak? No, kto ma w tej sytuacji reagować? Czy ja mam reagować dzisiaj i sobie i czytać te protokoły? Czy państwo mieliście reagować wtedy, w momencie, gdy sytuacja zaczęła być w jakikolwiek sposób zagrożona? I to jest tylko kwestia oceny, tak? Bo każdy z nas może mieć swoje zdanie na ten temat. To nie jest nic niespotykanego i niesamowitego, tak? Bo ja nie wiem tak naprawdę, no co my chcemy też tutaj mieszkańcom sprzedać, bo obiecywaliśmy coś, co miało być nowatorskie i pionierskie i na dzień dzisiejszy wykonania tych inwestycji, po stronie wykonania tych inwestycji brakuje 55 milionów złotych. Na wszystkich czterech inwestycjach. Czy się to komuś podoba, czy ktoś woli się śmiać, czy nie? Takie są fakty z uchwały, którą państwo w pełni, w całej rozciągłości popieracie. To jest czarno na białym przedstawiony fakt. I oczywiście można mówić, że realizujemy, tak jak pan prezydent powiedział, realizujemy jakieś inwestycje w terminie. Ale jakie? Mostek, oświetlenie Spichrza. To są kluczowe inwestycje. To pozwala nam dogonić Europę. To pozwala nam dogonić pozostałe miasta tego regionu. Na tym polega różnica, na tym polega ciężar. Na tym polegała przynajmniej dla mnie ciężar składanych przez państwa obietnic i deklaracji. I oczywiście ja nie rozumiem, że państwo tak łatwo z tym siedzicie i tak łatwo do tego podchodzicie. Jeżeli mnie jako członka opozycji miażdży to i strasznie ciężko mi się z tym żyje, że ktoś przegrywa kolejny rok szansę, którą to miasto ma. Szansę wynikającą z obecności w Unii Europejskiej i ze wszystkiego, co się wiąże z pozyskiwaniem tych środków z tej Unii. A państwo jesteście zadowoleni, bo będzie się toczyło. To mieszkańcy postoją sobie jeszcze miesiąc w korkach, a co, stali pół roku, to postoją sobie jeszcze dwa miesiące. To każdy taki dzień to jest nie tylko dla mieszkańców. To jest również strata dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przejeżdżają tranzytem przez Grudziądz, którzy sobie wyrabiają markę tego miasta poprzez to, co widzą. Państwo planujecie wydać niewyobrażalne pieniądze, tak, dla portfela normalnego człowieka na to, żeby podstawić na kojarzenie wizerunku miasta, akcję promocyjną i tak dalej. Tak?
Z czym? Z kawalerzystą, z koniem, wszystko fajnie. Ale jak się przejeżdża przez to miasto, to można, chociażby się powiesiło 15 billboardów, które miałyby zmienić jego wizerunek, to od 4 lat to nie jest Polska w budowie. To jest Polska w rozgrzebaniu. I taki jest niestety stan rzeczy. Takie są fakty. Wszyscy ich doświadczamy, bo żyjemy w tym mieście. To nie są opóźnienia, które trwają pół roku czy 2 miesiące. Te inwestycje ciągną się już bardzo długo. Nic nie zostało z tych kluczowych inwestycji zrealizowane w pierwotnych terminach. Nic. I to można sprawdzić. I ja jestem w stanie się z tym pogodzić. Ale też dobór słów, które Państwo używaliście w kampanii wyborczej, jej wymowa, sposób przedstawiania siebie jako sprawców tego dobra, no nie wytrzymał konfrontacji z rzeczywistością. Nie wytrzymał. Nakładając szablon z zeszłej kampanii na rzeczywistość, z dzisiaj no nic się nie zgadza. Oprócz tych kilku wizualizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kosiński. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym po raz drugi zabrać głos jeszcze w ważnym temacie. Podejmiemy za chwilę uchwałę zmieniającą zapisy w budżecie. Chciałbym zapytać się pana prezydenta, odnieść się do pewnego braku, ponieważ mówimy o braku zapisów w tym budżecie. Ponieważ mówimy o priorytetach dla tego miasta. Pierwszym priorytetem, który przesuwany jest w czasie, jest trasa średnicowa, najważniejszą rzeczą. Ale według mojej oceny i wielu mieszkańców tego Grudziądza, drugim priorytetem są Solanki, bo tak jest. I proszę, możecie się Państwo z tego śmiać. Panie radny, bardzo bym prosił na temat uchwały. Mówię na temat, odnoszę się do tematu. Nie widziałem zmian do Solanka. Ale zadaję pytanie, dlaczego w tym budżecie, w tych zapisach dotyczących zmiany nie ma zapisu o na przykład przyznaniu pewnych środków, które by ratowały stan dzisiejszych Solanek, bo mówimy o wielkich nakładach też na promocję miasta. Proponowałbym to pytanie przełożyć albo do interpelacji, albo zapytań. Dobrze, ale to jest też kwestia ważna, bo organ uchwałodawczy jest w ciągu roku w stanie zmienić wiele decyzji. Jest w stanie przesunąć środki. Panie radny, my dyskutujemy o budżecie, który jest w tej formie Państwu zaproponowany, a koncert życzeń możemy zrobić pod koniec. To nie jest koncert życzeń. Ja się odnoszę do bardzo ważnej kwestii. Wiem, ale panie radny, ja próbuję trzymać porządek w obradach i nie dyskutujemy w tym momencie o finansowaniu Solanek, bo możemy także mówić jeszcze o wielu innych rzeczach, które powinny być w dzisiejszym projekcie budżetu. Jeżeli pan szanuje czas, a także inną kwestię, proszę bardzo w tym momencie. Proszę bardzo pana radnego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja oczywiście spróbuję odpowiedzieć na ad vocem pana radnego Łukasza Mizery i sprostować, mam nadzieję, że to są jego błędne, czyli nieprawdziwe informacje, a nie kłamstwo, bo ja oddzielam, co to jest nieprawda, co kłamstwo. Więc po raz kolejny zwracam uwagę na sformułowania, że brakuje 55 milionów złotych. Nie brakuje. Zostało przesunięte w czasie. Te środki finansowe są, zostały przesunięte w czasie. Pan radny Łukasz Mizera kłamie, mówiąc, że nic nie zostało zrobione w terminie. Jest to kłamstwo. W terminie informuję pana, żeby nie sięgać do innych lat. Została wykonana ulica Korczaka i Śniadeckich. W terminie została wykonana ulica Magazynowa. W terminie zostanie wykonana ulica Portowa. A sformułowanie nic nie zostało, tam jakiś mostek czy coś tam, jest ewidentnym kłamstwem, oczywiście wyliczonym na jakiś tam czas przedwyborczy. Zdecydowanie to dementuję. Mamy kłopoty z ulicą, z drugim etapem trasy średnicowej i o tym mówimy wyraźnie od jakiegoś czasu. Także, a wszystkie inne rzeczy są w terminie, panie radny, a nie, że nic nie zostało zorganizowane, wykonane w terminie. Proszę bardzo, ad vocem panie radny. Ja rozumiem, panie prezydencie, że Korczaka pan skończył już, tak? Bo pan powiedział, że Korczaka wykonał wtedy. Szanowni państwo, mam prezentację na samym początku. Nie wiem, co pan się w tym czasie zajmował czym. I informowałem, że 1 października uruchamiamy transport tam publiczny, że tam któregoś jest oddanie protokolarne trasy budowy całej i informuję pana, że jest w terminie. Czyli to będzie wykonane, jeżeli pan się tak czeka. Ale jest w terminie na dzień dzisiejszy. Magazynowa została w terminie, więc pana sformułowanie, że nic nie zostaje wykonane w terminie, jest kłamliwym, bo mówiłem na samym początku,
przy okazji mojego sprawozdania, co jest zrobione w terminie. A pan udaje, że tego nie słyszy i powtarza bzdury. Proszę bardzo, panie radny. I ten wyjątek ma potwierdzać regułę, tak? To jest kluczowa inwestycja dla miasta. Rozumiem teraz, że będziemy się czepiali i to naprawdę. Pan mi przyniesie teraz 15, że jeszcze chodniki remontowaliście w terminie i gdzieś drzewka posadziliście w terminie i rozumiem, że to jest ten sam ciężar gatunkowy. Także dobrze, w porządku. To była kłamliwa wypowiedź. Przepraszam. Tylko teraz sięgam jeszcze z prośbą o to, żeby pan zwiększył percepcję, bo ja jasno powiedziałem, że te pieniądze nie zniknęły, tylko brakuje ich w tym budżecie 2011 roku. Ja cały czas o tym mówię. One miały być zgodnie z zaplanowanym przez pana harmonogramem, zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, miały się znaleźć w tym budżecie. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. To miały wpłynąć pieniądze, które miały być skonsumowane przez miasto po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2011 roku. Ja ani razu nie powiedziałem, że te pieniądze nigdy nie wpłyną. Albo że one przepadły. Ja takiego sformułowania nie użyłem i naprawdę chciałbym, żeby pan się skoncentrował też, zarzucając komuś kłamstwo na tym, co jest do pana mówione. A tak jak mówię, dla mnie rozmowa na temat tych czterech kluczowych inwestycji, bo one rzeczywiście, one zmieniają obraz Grudziądza. Dzięki funduszom unijnym one zmieniają obraz Grudziądza. I to jest taka różnica, że droga, przepraszam, ale Korczaka, jak będzie zrobione, czy byłoby zrobione za 10 lat, Szanowni Państwo, proszę o spokój. Pan radny miał możliwość się wypowiedzenia. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Sławomir Szymański. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałem złożyć oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i Ruch dla Grudziądza, ale zanim to zrobię, to dwie rzeczy. No, sami Państwo widzicie, że dzisiejszy projekt uchwały jest bardzo, bardzo ważny. Myślę, że prawie tak samo ważny jak sesja budżetowa, z tego co tutaj już w dyskusji się pojawiło. Natomiast druga kwestia, to bardzo się cieszę, że sesje są protokołowane, bo będę mógł bardzo dokładnie przeanalizować odpowiedź, jaką uzyskałem od pana skarbnika w sprawie swojego pytania. Mam nadzieję, że prędzej czy później do tego jeszcze wrócę. A teraz przechodzę już do stanowiska Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Ruch dla Grudziądza w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2011 rok. Wysoka Rado, Panie Prezydencie, w dniu 30 sierpnia 2011 roku radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 roku, w której na stronie 16 zawarto stwierdzenie, cytuję, że realizacja przyjętych założeń w budżecie zarówno dochodów, jak i wydatków oraz wynik budżetu nie są w sposób istotny zagrożone oraz że czynnikami mogącymi zakłócić wykonanie budżetu w drugim półroczu 2011 mogą być jedynie wpływy z udziału w podatkach będących dochodami budżetu państwa. Koniec cytatu. Tymczasem po upływie zaledwie miesiąca przekłada pan Wysokiej Radzie istotne zmiany do uchwały budżetowej skutkujące zmniejszeniem dochodów własnych ogółem o kwotę 55 592 zł 830 zł 592 830 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych, aż o 59 219 375 zł, to jest to ponad 35%. Radni uważają, że tego typu praktykę stosuje pan przez cały okres zarządzania miastem. Najpierw kreowane są ambitne plany, z których później poprzez wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej nie ma zakładanych efektów. Co takiego nadzwyczajnego w okresie od czerwca wydarzyło się, czego nie można było przewidzieć? Jakie są przyczyny powstałej sytuacji, które wyjaśniałyby w sposób przekonujący zaistniałe opóźnienia w realizacji inwestycji? Konsekwencją tych zmian najprawdopodobniej będzie konieczność wydatkowania dodatkowych środków z budżetu miasta w przyszłym okresie
w związku ze wzrostem cen, niespełnienia oczekiwań mieszkańców oraz straty wynikające z niepełnego wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników. Radni klubu PiS-RDG zwracają uwagę, że zamiast realizować zadania wynikające z uchwały budżetowej, co do których zresztą się pan prezydent zobowiązał, kolejny raz przesuwa pan termin realizacji inwestycji na następne lata, które w rzeczywistości hamują rozwój miasta i negatywnie wpływają na poziom życia mieszkańców. Powstaje zasadnicze pytanie, dlaczego przy wycofaniu czy ograniczeniu zakresu zadań inwestycyjnych wynikających z uchwały budżetowej nie wprowadza pan w zamian do realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2012 roku, skoro zapewniał pan radnych przy uchwaleniu budżetu o jego zbilansowaniu pod względem finansowym. Radni pragną przypomnieć, że informował pan o rzetelnym i bardzo starannym przygotowaniu budżetu na 2011 rok i o priorytecie, którym miało być wykonawstwo przedsięwzięć inwestycyjnych. Jakie więc powstały przeszkody, które uniemożliwiły panu sprawne i skuteczne działania? Takie zarządzanie wprowadza głębokie zaniepokojenie i nieufność oraz stwarza wątpliwości odnośnie rzeczywistej sytuacji finansowej miasta. Panie prezydencie, radni klubu opozycyjnego wyrażają zdanie, że wprowadzone zmiany są wynikiem katastrofalnych zaniedbań w nadzorze nad prowadzonymi inwestycjami o kluczowym znaczeniu dla miasta. Nie kwestionujemy potrzeby dokonania zmian, jednak nie zgadzamy się na ograniczenie nakładów inwestycyjnych w wyniku nieudolności w podejmowanych działaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy. Piętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? 8 radnych głosowało przeciw, czyli już nie ma głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Grudziądza lata 2011-2031. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Szesnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Siedmiu radnych jest przeciwnych. W związku z powyższym także nie ma głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy miasto Grudziądz. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu trzech radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni państwo, z uwagi na to, że będziemy przechodzili teraz do kolejnego punktu porządku obrad, proponuję państwu przerwę do za 10:13. Jednocześnie bardzo proszę państwa radnych, żeby w trakcie przerwy państwo się zastanowili, kto by chciał pracować w komisji skrutacyjnej, bo będziemy prowadzili wybory z kartami w głosowaniu tajnym. Wobec tego będę bardzo zobowiązany, jeżeli w ciągu tej przerwy państwo jakąkolwiek decyzję podejmiecie. Dziękuję bardzo. Spotykamy się godzina 12:50. Miasta Grudziądz. Obecnie przechodzimy do dalszego
porządku obrad. Proszę o zajęcie miejsc, zamknięcie drzwi. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady sesji naszej już 15. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach okręgowych w Toruniu. Ja w tym miejscu Państwu odczytam pismo prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu skierowanego do Rady Miejskiej Grudziądza. Jest to pismo datowane z 23 maja. Na podstawie artykułu 161 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, dziennik numer ustaw numer 98, pozycja 1070 z późniejszymi zmianami uprzejmie podaję liczbę ławników, którzy powinni być wybrani do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2012-2015, dwóch ławników do orzekania w sprawach cywilnych. Ze swej strony deklaruję pomoc poprzez udział sędziów Sądu Okręgowego w ewentualnych spotkaniach w celu propagowania zadań i funkcji ławnika. Podpisane prezes w imieniu prezesa, pani wiceprezes Sądu Okręgowego Elżbieta Makołus. Szanowni Państwo, jak pamiętacie, przed sesją, na sesji czerwcowej taki zespół został powołany. Zespół wykonał swoją pracę, czyli dziękuję wszystkim Państwu, którzy uczestniczyliście w tym zespole. W tym miejscu będę prosił panią przewodniczącą zespołu, panią Krystynę Nowak, o odczytanie opinii zespołu dotyczących opiniowania kandydatów na ławników sądowych. Opinia będzie zawierała od razu informacje w zakresie ławników do sądu okręgowego i do sądu rejonowego. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie prezydencie. Zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych został powołany uchwałą nr 12/65/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011 roku. Zespół działa do czasu przeprowadzenia przez Radę Miejską Grudziądza wyboru ławników. W skład powołanego zespołu weszło 5 radnych. Krystyna Nowak, przewodnicząca zespołu, Helena Bagniewska, członek zespołu, Wiesław Poliński, członek zespołu, Sławomir Szymański, członek zespołu i Mariusz Żebrowski, członek zespołu. W pracach zespołu uczestniczył również pan Bogdan Tężycki, prezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Zadaniem zespołu była ocena zgłoszonych kandydatów na ławników w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustalenie imiennych list kandydatów na ławników do poszczególnych sądów i przedstawienie ich Wysokiej Radzie. Członkowie zespołu zbierali się kilkakrotnie na posiedzeniach i ustalono, co następuje. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu w swoich pismach z dnia 23 maja 2011 roku określił liczbę ławników, którzy powinni być wybrani przez Radę Miejską Grudziądza do poszczególnych sądów. To jest dwóch ławników do orzekania w sprawach cywilnych do Sądu Okręgowego w Toruniu, 25 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Grudziądzu i 20 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Zgodnie z artykułem 162 paragraf cytowanej wyżej ustawy kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca mogli zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy. Do Rady Miejskiej wpłynęło łącznie 47 zgłoszeń. W
Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania określone w artykule 158 i 159 ustawy Prawo o rozwoju sądów powszechnych. Ilość zgłoszeń była równa łącznej liczbie ławników, którzy mają być wybrani na następną kadencję. W wyniku weryfikacji zgłoszeń, a w niektórych przypadkach również w wyniku rozmów z kandydatami, zespół ustalił projekty list kandydatów do poszczególnych sądów. Po uzyskaniu od komendanta wojewódzkiego policji, zgodnie z artykułem 162 paragraf 9 informacji na temat wszystkich kandydatów, stwierdzono, iż wobec jednej osoby został skierowany wniosek do sądu o ukaranie. W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy, od którego kandydatka się odwołała, czyli nadal toczy się postępowanie sądowe. A co za tym idzie, kandydatka złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie, że nie toczy się wobec niej żadne postępowanie, a przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. W związku z powyższym zespół negatywnie opiniuje wyżej wymienioną kandydaturę. Zespół przedstawia Wysokiej Radzie kandydatury pozostałych 46 osób, które spełniły wymogi ustawowe i prosi Wysoką Radę o przeprowadzenie wyboru w głosowaniu tajnym w załączeniu listy kandydatów zaopiniowanych pozytywnie przez zespół. Podpisy członków: Krystyny Nowak przewodniczącej, Heleny Barnińskiej, Wiesława Polińskiego, Sławomira Szymańskiego i Mariusza Żebrowskiego. To jest opinia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radnej. Pytanie z mojej strony, czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze nad tym projektem uchwały dyskutować? Jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z powyższym, szanowni państwo, z uwagi, że jest to tryb wyboru w głosowaniu tajnym, jesteśmy zobligowani powołać komisję skrutacyjną. Ja przed sesją jeszcze konsultowałem z panem mecenasem Kołczem, że możemy w tym momencie wybrać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi wybory tajne, jeżeli chodzi o jedną uchwałę i o drugą. Tylko ja po prostu potwierdzę przy drugiej uchwale, czy komisja nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że będzie dalej się pracować nad tym konkretnym projektem uchwały. I w związku z powyższym bardzo bym prosił z państwa strony o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej radnych tutaj obecnych. Minimum 3 osoby. Proszę bardzo, pan radny Sławomir Szymański. Panie przewodniczący, zgłaszam panią Małgorzatę Osowską-Neumann. Pani Małgorzata Osowska-Neumann. Czy pani radna wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Pani radna oświadczyła, że tak. Proszę bardzo pana radnego Pawła Kapustę. Chciałbym zgłosić panią Edytę Obonowską, radną Edytę Obonowską. Czy pani radna wyraża zgodę na udział, tak pani wyraża, na kandydowanie do komisji skrutacyjnej? Jeszcze jedna osoba, szanowni państwo. Bardzo proszę, pani radna Helena Bagniewska. Panie przewodniczący, zgłaszam Łukasza Mizerę, radnego. Czy pan radny wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję. Czyli czy nie ma już więcej kandydatów? Czy ktoś jeszcze chciałby z państwa uczestniczyć w tym komisji skrutacyjnej? Nie widzę, czy jest zamknięta lista osób. Mamy tak, zgłoszenie i zgodę pani radnej Osowskiej-Neumann, pani radnej Ogonowskiej i pana radnego Mizery. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania w sprawie powołania tej komisji skrutacyjnej w takim składzie. I jak zaznaczam, ta komisja, jeżeli państwo wyrazicie, będzie uczestniczyła przy tym trybie głosowania do sądu okręgowego, następnie przy drugiej uchwale. Kto z państwa jest za? Dwudziestu trzech radnych głosowało za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie zaproponowanym tutaj przez państwa radnych. Ja w związku z powyższym bym dał gdzieś tak 10 minut przerwy, żebyście się państwo ukonstytuowali. Karty do głosowania są przygotowane. W związku z powyższym bardzo bym prosił 5 minut. Dobrze, maksymalnie 5 minut. Bardzo prosiłbym tutaj państwa. Tylko prosiłbym już o zajęcie miejsc na sali obrad.
Proszę Państwa, rozdajemy karty w sprawie przeprowadzenia wyborów do Sądu Okręgowego najpierw w Toruniu. Są dwie osoby, Danuta Dąbrowska i Tadeusz Dziłkowski. I trzeba wybrać kandydatów, zagłosować za lub przeciw, skreślić. Tak, dwie osoby są wymagane. Dwóch kandydatów, tak, i większość głosów decyduje o zakwalifikowaniu kandydatów jako ławników. Szanowni Państwo, ja tylko zaznaczam, że w chwili obecnej mamy tylu kandydatów, ile jest miejsc. Nawet w przypadku komisji, w przypadku sądu rejonowego jest o jednego mniej, ale mówię, że mamy tyle zgłoszeń, ile jest kandydatów i tam jest o jednego mniej. Pan radny Jezierski. Bardzo bym prosił panią przewodniczącą, żeby jeszcze tutaj mamy takie sygnały, żeby jeszcze raz przypomniała, w jaki sposób głosować, czy krzyżykiem, czy przy kandydacie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Przy każdym z kandydatów stawiamy krzyżyk albo za, albo przeciw, w zależności od tego, jaki jest wybór. Dobrze. Dobrze, pan radny Mizera będzie przechodził z urną i bardzo prosiłbym głosu.
Jesteśmy gotowi. W sprawie wyboru... Proszę bardzo o spokój, Państwo radni. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyboru ławników do orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodnicząca Małgorzata Osowska-Neumann, członkowie Edyta Ogonowska, Łukasz Mizera. Po wyjęciu kart z urny przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych 23. Na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu zgłoszono dwie kandydatury. Pani Danuta Dąbrowska i Tadeusz Ziółkowski. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 23. Liczba kart wyjętych z urny 23. Liczba oddanych na każdego kandydata oddano po 23 głosy. Danuta Dąbrowska uzyskała 23 głosy i Tadeusz Ziółkowski 23 głosy. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat uzyskał zdecydowaną większość. Jednogłośnie został wybrany zarówno pani Danuta Dąbrowska, jak i Tadeusz Ziółkowski na ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania spraw cywilnych. Przystępujemy. Jeszcze momencik. Jeszcze drugie głosowanie, musimy przejść do uchwały. Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli. Szanowni Państwo, w związku z protokołem Komisji Skrutacyjnej podjęliśmy uchwałę, bo uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego. Mamy wybór dwóch ławników do Sądu Okręgowego w sprawach cywilnych. Pani Dorota Dąbrowska, pan Kazimierz Siłkowski, a więc taka została podjęta uchwała zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej. Szanowni Państwo, przechodzimy obecnie do kolejnego punktu porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, Szanowni Państwo, do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach rejonowych w Grudziądzu. W sądzie rejonowym w Grudziądzu najmocniej przepraszam. Ja też w tym miejscu odczytam jeszcze pismo z 23 maja prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, skierowane do Rady Miejskiej na podstawie artykułu 161 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawa o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw nr 98, pozycja 1070 z późniejszymi zmianami, uprzejmie podaje liczbę ławników, którzy powinni być wybrani do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2012-2015. 25 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich, 20 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Artykuł 162 paragraf 2 cytowanej wyżej ustawy. Ze swej strony deklaruje pomoc poprzez udział sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu w ewentualnych spotkaniach w celu propagowania zadań i funkcji ławnika. Prezes sądów podpisany w zastępstwie jest tutaj prezes Sądu Okręgowego, pani Elżbieta Makolus. Opinia zespołu do wyboru ławników została już też odczytana łącznie w jednej i drugiej sprawie. W związku z powyższym, jeżeli Państwo radni nie macie żadnych zapytań do uchwały, a Komisja Skrutacyjna nadal podtrzymuje wolę pracy, przystępujemy do głosowania tajnego w zakresie wyboru ławników do Sądu Okręgowego, do Sądu Rejonowego w Grudziądzu, w zakresie ławników do Sądu Pracy i Spraw Rodzinnych Nieletnich. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą. Najpierw przystąpimy do głosowania. Do głosowania w sprawach rodzinnych. Na ławniku. Bardzo przepraszam, tutaj pan radny Tomaszek informuje, że była chyba informacja, pan jest Kazimierz w uchwale, a tutaj był Tadeusz. Chciałem, żeby to było wyjaśnione tutaj przez Komisję Skrutacyjną. Jest tutaj. Kazimierz? Kazimierz jest, a mamy tutaj Tadeusz Ziółkowski. Znaczy, panie mecenasie, w protokole jest tylko błąd co do imienia. Sprostować. Oczywistą pomyłkę. Bardzo bym prosił wtedy dokonać tej zmiany. Bardzo dziękuję panu radnemu Tomaszkowi. Jeszcze tylko, panie mecenasie, karty do głosowania tak, czy były z Tadeuszem? Tak.
zostały... Szanowni Państwo, właśnie stracą karty, Szanowni Państwo, jest Danuta Dąbrowska, Ziółkowski Tadeusz, a zgodnie z projektem uchwały jest Kazimierz. Znaczy Biuro Rady? Pani Justyna zeszła sekundeczkę, tak? Tak. Nie będzie trzeba. Dobrze, dobrze. Dobrze, sekundeczkę poczekamy na informację od Pani z Biura Rady. Proszę już powolutku zajmować miejsca. Jeszcze chwileczkę. Wszyscy radni przyjdą, bo to jeszcze nie mamy wszystkich radnych. Ja zapraszam wszystkich Państwa radnych już na salę obrad. Czy Pani Wiceprzewodnicząca? Proszę bardzo, już widzę, że idzie Pani. Jeśli nie mylę, wszyscy radni są pozostali już na miejscu. Szanowni Państwo, w związku z błędem, omyłką pisarską, w imieniu jednego z kandydatów do Sądu Okręgowego jesteśmy zobligowani ponownie przeprowadzić wybory i przyjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W związku z powyższym komisja skrutacyjna rozda Państwu karty do głosowania. Zasady do głosowania się nie zmieniają. Bardzo bym prosił Państwa o jeszcze raz zagłosowanie. Za całą sytuację przepraszamy za zamieszanie. Zakończyliśmy głosowanie, pierwsze głosowanie, protokół w sprawie przeprowadzenia wyborów ławników do orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu. 23 radnych przystąpiło do głosowania, wszystkie głosy były ważne. Kandydaci Danuta Dąbrowska i Kazimierz Ziółkowski uzyskali po 23 głosy i w związku z tym zostali wybrani na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu. Podpisali przewodniczący Małgorzata Osowska i członkowie komisji Edyta Ogonowska i Łukasz Mizera. Przystępujemy do... Przepraszam bardzo, pan przewodniczący. Szanowni Państwo, w związku z protokołem komisji stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu została podjęta. Wybrane osoby to pani Dąbrowska, Danuta Dąbrowska i Kazimierz Ziółkowski. Przechodzimy, Szanowni Państwo, bo sądzę, żeby żadnych większych problemów do głosowania do kolejnego punktu porządku obrad, to do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu.
W związku z tym, że muszę jeszcze raz to pismo odczytać, tak jakby jego nie było, jeszcze raz go odczytam, jeżeli Państwo pozwolicie. Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, Toruń 23 maja 2011 roku, na podstawie artykułu 161, paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw 98, pozycja 1070 z późniejszymi zmianami, uprzejmie podaje liczby ławników, którzy powinni być wybrani do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2012-2015. 25 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich, 20 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Ławników do orzekania w sprawach z zakresu pracy zgłaszają związki zawodowe zrzeszające pracodawców, artykuł 162, paragraf 2, cytowany wyżej ustawy. Ze swej strony deklaruje pomoc poprzez udział sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu, ewentualnych spotkaniach w celu propagowania zadań i funkcji ławnika, podpisane wiceprezes Sądu Okręgowego, pani Elżbieta Makolus. W związku z tym, że nie macie Państwo już żadnych pytań, bo tak było i przedtem, domniemuję i komisja dalej skrutacyjna deklaruje w tym składzie wolę pracy. Przystępujemy do wyboru w głosowaniu tajnym ławników do sądów sprawach rodzinnych i nieletnich i sprawa zakresu prawa pracy. Oddaję głos jeszcze raz komisji. Panie Przewodniczący, chyba można to głosowanie potraktować jednocześnie, tak? Jednorazowo, ponieważ do sądu rejonowego w Grudziądzu. Tak. Do dwóch wydziałów. Tak, do dwóch wydziałów. Możemy rozdać... Ja uzgodniłem jeszcze przed sesją z panem mecenasem, że rozdajemy dwukrotnie i każdy radny otrzyma w jednym głosowaniu. Dobrze, każdy otrzyma dwie listy. Tak. I prosimy o zagłosowanie. Z tego, co mam informację od Państw Rady, obecnie nie powinno być już problemów ani z nazwiskami, ani z imionami osób, które się zgłosiły. Już można? Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na sesji w dniu 28 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru ławników do orzekania w sprawach z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich. Komisja skrutacyjna w składzie Małgorzata Osowska, Edyta Obonowska, Łukasz Mizera stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu do orzekania spraw rodzinnych i nieletnich zostało oddanych 23 głosy. Zostało rozdanych 23 karty do głosowania. Wszystkie karty były ważne. I wybrano ławników do sądu rejonowego. Przeczytam listę ławników, których wybrano do sądu rejonowego i którzy uzyskali następującą ilość głosów. Zdzisław Brałkowski 23 głosy za. Grzegorz Augustyniak 23 głosy za. Barbara Bąk 23 za, Małgorzata Chodyna 23 głosy za, Estera Czepek 22 głosy za i 1 przeciwny, Jolanta Domżalska 23 głosy, Leszek Gielniak 23, Teresa Kozłowska-Golińska 21 głosów za, 2 przeciw, Gizela Górska 19 głosów, 3 przeciw, 1 był nieważny, Stefan Góratowski 21 głosów, 2 przeciw, Hanna Jans 23 głosy za, Alicja Kozłowska 23 głosy za, Daniela Kuzikowska 23 głosy za, Janina Lewandowska również 23 głosy, Lidia Alicja 23 za, Lech Misiarzek 22 za, 1 przeciwny, Krzysztof Misiewicz 22 głosy za, 1 przeciwny, Krystyna Romańska 23 głosy za, Grażyna Rumocka 22 za, 1 przeciwny, Wiesław Sulecki 23 głosy za, Edmund Śliwiński 23 głosy za, Halina Wach 22 głosy za i 1 przeciwny, Elżbieta Wojnicka 23 głosy za, Adam Zalewski 21 głosów za, 2 przeciwne i Danuta Jarmużek-Zawadzka 23 głosy za. Tym samym komisja stwierdza, że wymienieni kandydaci uzyskali w głosowaniu status ławnika w zakresie spraw rodzinnych nieletnich w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Kolejny protokół dotyczy
przeprowadzenia wyboru ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Ta sama komisja skrutacyjna w tym samym składzie oraz 23 radnych oddało głosy na ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszono 19 kandydatów. Imienna lista jest załączona do protokołu. 23 radnych głosowało. Wszystkie karty były oddano ważne. Ławnikami zostali do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zostały następujące osoby, otrzymały następującą ilość głosów. Ireneusz Baranowski 23 głosy za, Waldemar Dulka 23 głosy za, Teresa Gaszyńska 23 głosy za, Mirosława Grochowska 23 głosy za, Janina Józefiak 23 za, Małgorzata Kaniecka 23 głosy, Arkadiusz Kołodziejczak, Zbigniew Lewandowski, Daniela Marcinkowska i Alicja Motyleska po 23 głosy za, Marian Nyga 19 głosów, 2, 3 przeciw. I kolejne głosy po 23, kolejne osoby po 23 głosy za. To są Urszula Rytlewska, Franciszek Rytlewski, Elżbieta Rzeźnik, Piotr Szulc, Marek Totleben, Krystyna Wicińska, Marzena Zalewska, Mirosław Zawistowski. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zostały te osoby wybrane. Protokół został podpisany i zakończono wybór. Dziękuję. Dziękuję bardzo komisji skrutacyjnej. Na podstawie tych protokołów stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu została podjęta. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za pracę, za zaangażowanie przy tych takich wszystkich tutaj kłopotach przy głosowaniu. Dziękuję jeszcze bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustrzenia Nauczycielską, terenami produkcyjnymi, zawodowo mieszkaniową. Otwieram dyskusję nad niniejszym projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Radną Ogonowską, sekretarza dzisiejszych obrad. Mamy 23 radnych na sali. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwóch radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza. Ja jeszcze w tym miejscu chciałbym Państwu tylko odczytać autopoprawki, która była zgłaszana i uzgadniana z Państwem radnych na posiedzeniu wspólnych komisji. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo sobie odnotowali, czy to jest w tym kształcie, który był wtedy zgłaszany, już odczytuję. To jest dokładnie, Szanowni Państwo, ustęp 7 paragrafu 14 otrzymuje brzmienie. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności podręczników i przyborów szkolnych, od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego. I to jest autopoprawka do tego projektu uzgodniona z Państwem na komisji wspólnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Proszę bardzo, Pani Radna Edyta Ogonowska. Ja tylko chciałabym nadmienić, że ta uchwała dopiero wejdzie w życie, a życie jest życiem i niektórzy rodzice kupowali prędzej już wyprawki dla dzieci, więc w związku z tym, że ta uchwała dopiero wejdzie w życie, to jeżeli zdarzy się kilka faktur z wcześniejszą datą, to powinny być te faktury w tym roku po prostu zatwierdzone jako zakup tych podręczników z tą datą wcześniejszą. Osobiście uczę w szkole i wiem, że rodzice mając czworo, troje dzieci w szkole nie są w stanie przez okres wakacji kupić takich książek. Ja mówię o tym roku, w
kolejnych latach, jeżeli każdy zostanie z taką uchwałą zapoznany, będzie się musiał do tego dostosować. Taka jest moja prośba. Pani wiceprzewodnicząca, pan Krzysztof, proszę bardzo. Ja również popieram ten wniosek i bardzo proszę o korektę. To nie jest winy rodziców, to jest naszej winy i dlatego my musimy ten błąd naprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Mizera, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja będę podtrzymywał to swoje stanowisko z komisji. Uważam, że interesowałem się w ciągu ostatniego tygodnia i zdarzają się fakty takie, że w miesiącu maju chociażby są kermasze szkolne, są promocje prowadzone przez wydawnictwa, które między innymi nauczycielom tak jeżdżą, konsultują te książki i dla mnie uważam, że ten termin końca czerwca, od którego te rachunki mogą wpływać, no jest trochę zbyt dużym ograniczeniem. Ja bym przesunął to jednak przynajmniej o te 2-3 miesiące do przodu, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ta pomoc była jak najskuteczniejsza i myślę, że te 3 miesiące również mają, jeżeli ktoś ma w tym czasie szansę nawet 10 osób trafić na jakąś promocję, to warto jest to zrobić. Dziękuję bardzo, pan radny Jezierski. Tylko że, panie radny, nie wiadomo, jakie podręczniki będą w danej klasie jeszcze. Niektórzy będą mieli taką informację, bo taka informacja jest dopiero na zakończenie roku szkolnego, tak? Bo bywa, że są dyskontynuacje, ale są zupełnie nowe podręczniki, więc nie można kupować podręczników w każdym przypadku w maju, ponieważ zestaw podręczników jest ustalany na koniec roku szkolnego. Na następny rok. Proszę bardzo, pan radny Micera. Szanowni państwo, właśnie chodzi, żeby nie stawiać w sytuacji, że czarne, białe, tak? No, zostawiamy dla tych osób, które będą wiedziały, że jest na przykład kontynuacja podręcznika. No, chyba wszyscy dowiadują się, z jakich podręczników będą korzystali 30 czy tam 28 czerwca w przyszłym roku. Nie no, chyba część osób wie o tym wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Szanowni państwo, ta sprawa dotyczy osób, które deklarują, że nie stać ich na to, żeby wydać jednorazowo większą kwotę środków na przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego. W związku z tym aż trudno uwierzyć, że w miesiącu kwietniu, maju, kiedy trwa poprzedni rok szkolny jeszcze, oni już dokonują zakupów na poczet przyszłego roku szkolnego. Zwłaszcza, że tak jak powiedział pan radny Jezierski, informacja o tym, jakie podręczniki będą, z reguły ta informacja jest podawana dopiero na koniec roku szkolnego. Jeżeli ktoś w tym roku dokonał zakupu w miesiącu lipcu, sierpniu i po zakończeniu poprzedniego roku szkolnego, te faktury będą akceptowalne. Natomiast proszę państwa, no, można w ogóle nie wprowadzać żadnej daty. I co to da? Czy nagle się okaże, że te osoby będą miały w miesiącu lutym, kwietniu, marcu tyle pieniędzy, że od razu dokonają zakupów na cały przyszły rok szkolny? No jakąś cezurę w sensie daty trzeba wprowadzić. Kończy się jeden rok szkolny, rozpoczynają się wakacje, rodzice dokonują zakupów i to też jakby nie sądzę, że od razu na kolejny rok szkolny. Więc wydaje się, że ta data zaproponowana, czy ten termin zaproponowany państwu w tej uchwale w porównaniu do 15 sierpnia, który był w czerwcu przegłosowany, jest propozycją bardzo rozsądną i myślę, że wszyscy rodzice, którzy będą korzystali z tej pomocy, będą mogli ją w pełni wykorzystać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie. Pani radna Gonoska, proszę. Ja jednak podtrzymuję moją prośbę, dlatego że rodzice zostaną o tym poinformowani dopiero teraz, żeby jednak to, co było zaległe, przestrzegać tych zasad, które były kiedyś, że można było. A podręczniki, ja uczę w klasach 1-3 i z tymi podręcznikami pracuję przez cały cykl nauczania wczesnoszkolnego, więc rodzice wiedzą już w drugiej klasie, z jakich książek będziemy korzystać w klasie trzeciej. To jest moja praktyka 28-letniej nauczycielki. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już pytań, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. 26 radnych mamy na sali obrad, jak się nie mylę. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały?
16 radnych głosowało za. Kto z Państwa jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nie. Ja jeszcze raz powtarzam głosowanie, bo to nie może być takiego wyniku. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Szesnaście radnych jest za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto się wstrzymał? Sześć osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są już, Szanowni Państwo, interpelacje. Odpowiedzi na interpelacje otrzymali następujący radni. Pan Marek Czepek, pan Paweł Kapusta, pan Krzysztof Kosiński, pan Jan Nogal, pani Małgorzata Osowska-Neumann i pan Tomasz Tomaszek. Czy Państwo radni chcieliby jakieś uwagi do tych odpowiedzi w dniu dzisiejszym zgłosić? Proszę bardzo, pani Małgorzata Osowska-Neumann. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Moja interpelacja dotyczyła terenów zalewowych w północnej części miasta i w odpowiedzi otrzymałam taką i dotyczyła melioracji istniejących tam rowów. W odpowiedzi uzyskałam taką informację, że wskazany jest właściciel gruntu przylegającego do rowu jako zobowiązany do dbałości o wodne urządzenie melioracyjne i stan rowu. Wiem, że bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych należy do zadań miasta i na ten cel zarezerwowane są fundusze melioracyjne. I zdaję sobie sprawę, że miasto dba o rowy, trzy zasadnicze, te główne rowy, rów szkolny, graniczny i cegielniany. I wydaje mi się, że jest jeszcze wiele innych rowów, które też podlegają konserwacji miasta. Tu można by przeglądnąć mapę rowów dotyczących tych, które miasto zobowiązane utrzymywać jest w odpowiednim stanie. Pan Prezydent poinformował także o możliwości zawiązania spółki wodnej przez mieszkańców, która odpowiadałaby za konserwację pozostałych rowów. Właściwie nie wiem, jak by to miało wyglądać pod względem formalnym, czyli właściwie prawnym, i kto miałby reaktywować spółkę, co to jest w ogóle za organ, bo wydaje mi się, że musiałby mieć jakąś osobowość prawną i tak dalej. Nie? Także tutaj ta sprawa jest dla mnie też niejasna. Tyle uwag do tej odpowiedzi. Ja rozumiem, że pani radna prosiłaby o uzupełnienie tej odpowiedzi na interpelację, tak? Tak, no bo o te kwestie. Sprawa spółki wodnej jest dla mnie sprawą jasną, co mają się owczarki zorganizować, czy sami wykonać w własnym zakresie, tego właśnie nie wiem. Ale proszę pani, na jakie pytanie nie otrzymała pani radna odpowiedzi? Proszę? Otrzymała interpelację, na interpelację dotyczącą. Ale w jakiej części? Proszę? W jakiej części jakby ta odpowiedź? To znaczy odpowiedź jest, tylko nie zgadzam się w całej części z tą odpowiedzą. To znaczy nie zgadzam się z prawą utrzymania rowów i odpowiedzialnością za utrzymanie rowów przez mieszkańców, odpowiedzialnością mieszkańców. Czyli rozumiem, że otrzymała pani radna odpowiedź, ale jakby pani ocena jest taka... Że nie satysfakcjonuje mnie do końca, bo ja... Czy te rozwiązania, które są, nie pani nie satysfakcjonują, tak? Ale są zgodne ze stanem faktycznym, czy niezgodne? Wydaje mi się, że one nie są chyba do końca zgodne z stanem prawnym. Dobrze, to ja poproszę panią naczelnik Banasik o odpowiedź, tak? Proszę panią naczelnik. Witam serdecznie Państwa, Wysoką Radę. Panie Przewodniczący, postaram się króciutko tylko sprecyzować, że kwestie związane z utrzymaniem rowów są regulowane ściśle przez ustawę Prawo Wodne. Również kwestie powoływania, nadzoru i kompetencji spółek wodnych również są określone tą ustawą. No tak, ale kto się na tym zajmie? Przepraszam bardzo. Kto się na tym zajmie? Czy mieszkańcy, czy urząd? Ustawa mówi wprost, że rowy przyległy do prywatnych nieruchomości
są w utrzymaniu, jako rowy szczegółowe, w utrzymaniu właścicieli tych nieruchomości. I jest kwestią ich wyboru, czy będą utrzymywać te rowy bez zawiązywania spółki wodnej, czy zawiążą spółkę wodną. Jest to w tym momencie wybór użytkowników i korzystających z rowów. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, może... Dziękuję bardzo, nie jestem o tym przekonana. Dla mnie to nie jest jasne, ale to widocznie trzeba wniknąć w to głębiej. Dziękuję bardzo. Czyli pani radna prosi jakieś uzupełnienie pisemne jeszcze do tej odpowiedzi, do interpelacji. Sama nie wiem właśnie, to trzeba by chyba jakoś zająć się problemem. Panie prezydencie, może jakieś krótkie dyskusje. Uzupełnimy tak, uszczegółowo opinię prawną w tym zakresie, żeby tutaj pani radna miała informację. Pan radny Tomasz... Pan radny Tomasz Tomaszek się zgłasza. Ja składałem interpelację, szanowni państwo, panie przewodniczący, ja składałem interpelację w sprawie przeanalizowania możliwości zmiany systemu pobierania opłat za parking przy szpitalu. Zwracam tylko uwagę, że w tej interpelacji podawałem zasadność jako taką w ogóle pobierania opłaty za ten parking z tytułu konieczności utrzymania zimowego, letniego i tak dalej. Otrzymałem odpowiedź, że nie ma możliwości zmiany takiego systemu właśnie ze względu na konieczność utrzymania tego parkingu. Dla mnie odpowiedź jest, no przepraszam, mam wrażenie, że nikt się tak na dobrą sprawę nie zajął tą sprawą, bo to, że istnieje konieczność utrzymania tego parkingu i że związane są z tym jakieś koszty, ja sam w interpelacji podawałem. Chodziło mi o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia jakichś ulg, szczególnie dla tych osób, które no, często tam się pojawiają. Być może jakieś karnety, być może jakieś mniejsze opłaty z tytułu długotrwałego przebywania na tym parkingu. Kompletnie w mojej ocenie nie jest to odpowiedź na interpelację. Panie prezydencie. No, sprawdzimy jak była odpowiedź i poprosimy ewentualnie pana dyrektora o uzupełnienie. Czy pan radny wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma uwag do interpelacji, czy ktoś w dniu dzisiejszym chciałby złożyć interpelację z państwa? Pan radny Poliński, proszę bardzo. I pan radny Kosiński. I pani radna Osostanowna. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni. Jestem członkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Uczestniczyłem w zebraniach. Podziwiałem ćwiczenia COBRA 2011. Ale na jednym z zebrań, na ostatnim, dowiedziałem się od szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego, że Wydział Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna oraz stanowisko ambulansu pogotowia ratunkowego mogą być unieruchomione z powodu wyłączenia prądu przez zakład energetyczny albo terrorystów. Ja wiem, gdzie jest ich rozdzielnia i to można zwykłymi kombinerkami zrobić. Proszę państwa, brak łączności jest wówczas, brak monitoringu i nie ma dostępu do internetu. Wojsko i szpital, dowiadywałem się, rozwiązały ten problem w ten sposób, że mają spalinowy agregat prądotwórczy zasilany automatycznie sprężonym powietrzem w wyniku zaniku napięcia z sieci. Myślę, że tę sprawę trzeba rozwiązać. Rozumiem, że pan radny zadaje pytanie, w jaki sposób jesteśmy zabezpieczeni na taki, na przykład na wypadek odcięcia prądu, tak? Ja rozumiem, że pan radny też to sformułuje w formie pisemnej, interpelacja zgadza się pisemna, więc bym bardzo prosił, żeby uzupełnić do jutrzejszego dnia. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Kosiński. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym złożyć interpelację w sprawie, jak powiedziałem wcześniej, priorytetowej. W sprawie dalszych losów grudziąckich solanek. Z tego względu, że jak dobrze pamiętamy, została powołana swego czasu specjalna komisja, która miała wypracować pewne wnioski, które miały zostać przedstawione na specjalnym posiedzeniu, na którym to radni, a także społeczeństwo, mieszkańcy Grudziądza zostali poinformowani o planach co do grudziąckich solanek. Chciałbym podkreślić szczególne znaczenie grudziąckich solanek z tego względu, że jest, myślę, że miastem, w którym zlikwidowano mnóstwo zakładów, z miastem, które dzisiaj mieści się w tak zwanym topie, jeżeli chodzi o liczbę osób bezrobotnych. Nasze województwo też dzisiaj ponoć na trzecim miejscu w kraju. Całe województwo na trzecim miejscu w kraju. I to miasto potrzebuje alternatywy. Dlatego miasta priorytetem jest trasa średnicowa,
i dla tego miasta priorytetem jest są grudziąckie solanki. W dalszym ciągu nie wiemy, co dalej. Oczywiście jest to wielkie zaniechanie tej władzy, która w zasadzie już piąty rok, praktycznie prawie, że nie włożyła tam złotówki. To przedsięwzięcie ulega bardzo dużej degradacji, niszczenie. Ostatnio nawet zlikwidowano możliwość dojazdami tam autobusami MZK, co uważam za kuriozum. Wiele osób starszych, samotnych, jest to rzeczą no, bardzo, bardzo ważną. Te osoby po prostu z tego korzystały, z tych kąpieli, z tych zabiegów. Co dalej z grudziąckimi solankami? Jaka jest sytuacja? Czy jest jakiś projekt, czy jest jakiś konkretny plan zagospodarowania tego przedsięwzięcia? Oczywiście z góry podpowiadam, jest kilka form. Od pierwszej, kiedy to miasto inwestuje własne środki, rozpoczyna i tak dalej. Wszystko jest możliwe. Druga koncepcja to stworzenie w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym wspólnego dzieła przy zaangażowaniu środków i majątku komunalnego i tak dalej. Stworzenie oczywiście określonego kompleksu. Stworzenie może obiektu sanatoryjnego, który sąsiaduje z grudziąckim szpitalem. To też jest rozwiązanie. To też jest rozwiązanie, które zmieniłoby tą rzeczywistość. Lub też sprzedaż. Sprzedaż to też jest rozwiązanie. Bo tak jak mówię, podkreślam stanowczo, czas upływa. To miasto nie ma żadnej alternatywy. Poza tym, że zostało podświetlone i wyremontowano już wiele dróg. Choć jeszcze nie do końca. A główną zmorą jest brak trasy średnicowej i połączenia z autostradą niebawem. Można też z solankami zrobić jeszcze coś innego. Pewnie można nawet je dać komuś na określony czas, w zamian na określonych warunkach, że ktoś tam zainwestuje swoje prywatne pieniądze w odpowiedniej wysokości, wybuduje odpowiedni kompleks. Ja myślę, że rozwiązań jest mnóstwo. I większość z Państwa zna je dobrze. Być może są takie pieniądze też i w tym mieście Grudziądze, jak nie tu, to w Polsce, a nawet i za granicą, które zmieniły tą sytuację i wykorzystały w pełni to bogactwo, które kryje się tu pod ziemią, które należy skutecznie wykorzystać. Dlatego proszę Pana Prezydenta w trybie zasadniczym, takim pilnym i proszę, by się tutaj nie obrażał, nie traktował to jako sprawę polityczną czy też kampanię wyborczą, bo ja nie kandyduję, ale proszę, żeby przekazał mieszkańcom informacje, co zamierza, co chce zrobić, jakie ma plany. Bo do dnia dzisiejszego, po 5 latach, nic nie wiemy. Dziękuję. To jest pierwsza interpelacja. A druga interpelacja dotyczy, oczywiście, składam ją ponownie, dotyczy modernizacji targowiska w Miszku, z tego względu, że sytuacja się dość mocno złożyła, a mianowicie MZK zrezygnowało z lokalizacji przystanku końcowego na terenie pętli autobusowej, która mieści się właśnie na tymże targowisku ze względów technicznych, ponieważ powierzchnia tego gruntu jest dramatyczna, są tam wyboje, grozi to każdemu przewróceniem się, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym przychodzącym z autobusu i został zlokalizowany tymczasowo przystanek tuż przy posesjach ludzi mieszkających przy ulicy Drogowo Kujawska. Myślę, że szereg z Państwa radnych otrzymało pismo skargi osób właśnie tam, które tam mieszkają, które kwestionują lokalizację tego przystanku, bo zdarzają się dni, godziny, minuty, kiedy podjeżdżają tam 2, a nawet 3 autobusy i mieszkańcy wysiadają, co prawda oczywiście. Jest to wniosek tych właścicieli nieruchomości, które są zlokalizowane bliżej tego przystanku, ale jest to pewnie istotne dla tych osób. Dlatego ten argument dodatkowy odnośnie przywrócenia lokalizacji przystanku dla osób wysiadających właśnie na tej pętli, która jest zlokalizowana na tym gruncie i stan techniczny tego gruntu, który ma w pełni zagwarantować bezpieczeństwo i zapewnić bezpieczną sprzedaż produktów właśnie na tym targowisku, argumentuje, aby podjąć jak najszybsze działania w celu modernizacji tej nawierzchni tego targowiska. Dziękuję. Panie Radny, bardzo bym prosił do dnia jutrzejszego na piśmie skonkretyzować te dwie interpelacje, żeby Pan Prezydent mógł precyzyjnie odpowiedzieć. Oczywiście. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak ad vocem na gorąco chciałem sprostować, że dojazd do Solanek
Jest, także twierdzenie, że nie ma możliwości dojechania do Solanek jest nieprawdziwe. Co do podpowiedzi, co do dalszych losów Solanek, ja myślę, że to jest przykład na to, że należy dobrze budować. Wtedy być może te terminy budowy są dłuższe i nie zdąży się przed wyborami z zakończeniem budowy inwestycji, ale warto dobrze budować. Generalnie odpowiedź będzie na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Osowska-Neumann. Moja interpelacja, ja ją przedstawię może w skrócie, a jutro w formie pisemnej, tak? Więc ona dotyczy, ta interpelacja dotyczy właściwie kultury Grudziądz w naszym mieście. Ponieważ jestem właśnie na świeżo po uczestnictwie w trzydniowych warsztatach poezji, impreza ta od tego roku istnieje pod tytułem Grudziądzka Jesień Poezji. Jest to właściwie kontynuacja odbywających się już od 15 lat poezji, warsztatów poetyckich w naszym mieście. I w tym roku zorganizowane one zostały przez Bibliotekę Miejską, no i moim zdaniem strudzonego twórcę naszego pana Stanisława Raginiaka. On tam tymi warsztatami również się zajmował. Zostało to zorganizowane w Bibliotece Miejskiej i uważam, że to jest bardzo dobre miejsce i ta inicjatywa jest w ogóle cenna. Dlatego uważam, że naprawdę trzeba by ją wykorzystać w promocji naszego miasta. A przemawiają za tym różne względy, między innymi właśnie kontakt z uznanymi twórcami. W tym roku był to profesor Wojnowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, poeta uznany w Polsce, poeta pochodzący z Wybrzeża, pan Wojciech Has. Poza tym te warsztaty są okazją do zaprezentowania sylwetek i twórczości naszych poetów grudziąckich i literatów w ogóle miasta. Więc w tych warsztatach bierze udział, uważam, że tutaj jeszcze sprawa reklamy, żeby więcej młodzieży, bo jest dużo młodzieży piszącej, a treści i wskazania płynące z tych spotkań są naprawdę bezcenne. I teraz moja interpelacja tutaj dotyczy właściwie pomocy i wsparcia, materialnej i wsparcia tej imprezy. W tym roku miasto wyasygnowało sumę 6 tysięcy złotych i mimo, że biblioteka jest naprawdę miejscem wspaniałym na tego typu spotkania, to jednak oprawa była dość skromna. Wiadomo, że trzeba przyjąć w jakiś godny sposób i posiłkami uczestników, którzy przyjeżdżają, to znaczy prowadzących warsztaty. Ale jednocześnie uważam, że aby miasto promować, to w przyszłym roku tę sumę należałoby zwiększyć. Proponowałabym po konsultacji z organizatorami sumę 12 tysięcy złotych. Pieniądze te pozwoliłyby na wydanie monografii o nieżyjących poetach grudziąckich, ponieważ ich wszystkich właściwie łączy takie plastyczne patrzenie na rzeczywistość. Można by ją wzbogacić na przykład o obrazy, malarstwo, rysunki tych poetów również. Przy okazji można by na przykład pokusić się też o wydanie tomiku poezji młodych twórców, które by wzbogaciły jeszcze oprawę. Nadmieniam, że udziałem w spotkaniach zainteresowani są twórcy z panteonu polskiej poezji, między innymi Ewa Lipska, Józef Baran, Marek Rynkiewicz i Ryszard Krynicki. Nazwiska same mówią za siebie. Dziękuję bardzo. Bardzo będę zobowiązany, żeby pani radna też się przedłożyła krótkie streszczenie tej interpelacji. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby dotrzeć interpelacji? Panie przewodniczący, ja tylko... Proszę bardzo. Chciałem opowiedzieć pani radnej, że w ramach konkursów organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji można ubiegać się o środki. Niestety ta interpelacja jakby nie będzie mogła być potraktowana jako wniosek formalny o przyznanie takiej kwoty. Także taki wniosek oczywiście może być złożony i będzie rozpatrzony, jeżeli konkurs będzie ogłoszony. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma interpelacji, przechodzimy do punktu zapytania. Wolne głosy. Ja tylko może odczytam, szanowni państwo, pozwolicie. Odpowiedzi na zapytania otrzymali następujący radni. Pan Marek Czepek, pan Michał Czepek, pani Anna Iwanowska, pan Paweł Kapusta, pan Grzegorz Miedzianowski, pani Edyta Ogonowska, pan Tomasz Smolarek, pan Mariusz Żebrowski. Czy państwo chcielibyście się ustosunkować? Pani radna Osowska-Neumann, proszę bardzo. Tak, znaczy te odpowiedzi, które państwo otrzymaliście w pierwszej kolejności. Czy coś nowego? Proszę bardzo. I
Ja prosiłam o usunięcie suchych drzew na terenie Owczarek, dokładnie przy ulicy Dębowej, naprzeciw pętli autobusowej. Dostałam odpowiedź, że drzewa te rosną na terenie należącym do prywatnego właściciela. Mam nadzieję, że jest to informacja sprawdzona w sensie geodezyjnym, bo ja widzę, że właściciel buduje płot właśnie za tymi drzewami, a one są w bardzo bliskiej, w dużej, niewielkiej odległości od jezdni. I rzeczywiście tam się łamią już te konary. Przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale szpecą krajobraz i po prostu chyba zagrażają bezpieczeństwu też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań do odpowiedzi, kto z Państwa w dniu dzisiejszym chciałby złożyć zapytania? Pan radny Szymański, jeżeli Państwo pozwolicie, ja sobie zapiszę. Pan radny Szymański, pan Tomaszewski, pan Osowska, pani Bagnieszka, pan Miedzianowski, pan Glamowski, pani Nowak, pan Szyszka, pan Czepek i pan Żebrowski i pani Ogonowska. I pan Tomasz Tomaszek najmocniej, przepraszam. To będzie razu panu Szymańskiemu, jeżeli pan pozwoli. Tomasz, dobrze. Proszę bardzo, pan radny Sławomir Szymański. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam dwie sprawy. Zacznę od pierwszej, którą pan radny Kusiński już poruszył. A pan prezydent w bardzo inteligentny sposób odpowiedział, że dojazd do Solanek jest. To ja pana prezydenta zapewniam, że oprócz drogi dojazdowej do Solanek, dojazdu do Solanek nie ma. Mówię tutaj konkretnie o Balnologii, Piramidzie czy chociażby SPA. Mówię tutaj przede wszystkim o autobusach, które kursowały MZK do tego miejsca. Szanowni Państwo, przez 10 dni regularnie musiałem moją starszą mamę wozić na Solanki i ją odbierać, ponieważ nie miała czym dojechać. A ze względu na to, że spotykałem się z innymi starszymi paniami, które otrzymały skierowanie na balneologię, no to musiałem wysłuchiwać różnego rodzaju komentarzy, dlaczego one nie mają teraz czym tutaj dojechać. Więc zapewniam pana prezydenta, że dojazdu te starsze osoby, emeryci, renciści, nie mają do Solanek. Mało tego, muszą przejść do szpitala na przystanek początkowy, przez bardzo często teren budowy szpitala, więc to jest spore niebezpieczeństwo. Proszę o tym pamiętać, chciałem zwrócić na to uwagę. Obiecałem tym paniom, które mnie zaczepiały, że nie mają jednak czym dojechać. I to jest pierwsza sprawa, panie przewodniczący. Druga sprawa może dotyczy radnych, tylko i wyłącznie samych radnych, ale no, w poczuciu pewnego obowiązku zamierzam też o tym powiedzieć. Szanowni Państwo, dokładnie pamiętam, kiedy przewodniczącą rady była pani Małgorzata Kufel, otrzymaliśmy mapki, konkretnie mapkę, informacje, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe na dziedzińcu ratusza. Dokładnie zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla radnych. To się w międzyczasie musiało pozmieniać, ponieważ te miejsca parkingowe zostały albo ograniczone, albo jakoś przesunięte. Teraz na przykład na jednym miejscu parkingowym jest znak zakaz zatrzymywania się i postoju. Dowiedziałem się, że jest to miejsce dla pana sekretarza, w związku z tym bardzo ważna osoba w tym miejscu parkuje, chociaż kiedyś było to miejsce dla radnych. Prawdopodobnie dostałem już nową mapkę, ponieważ drążyłem ten temat. Jest jedno miejsce obok pana sekretarza, gdzie radni mogą zaparkować tam samochód. Ja, proszę Państwa, jestem więcej niż raz w tygodniu w ratuszu, w związku z tym mam problemy z zaparkowaniem samochodu na dziedzińcu, dlatego że to miejsce jest zawsze zajęte. Proszę Państwa, podkreślam to słowo zawsze, chociaż nie powinienem tego mówić dzisiaj, bo kiedy dzisiaj przyjechałem, to miejsce było wolne i tam zaparkowałem. Byłem jednym chyba z pierwszych radnych. W związku z tym to słowo zawsze w dzisiejszym dniu nie pasuje. Ale do tej pory, do dnia dzisiejszego, były problemy z parkowaniem miejsca, z parkowaniem samochodu. W związku z tym bardzo bym prosił pana przewodniczącego, proszę również w jakiś tam sposób zadbać o nas, abyśmy w miarę sprawnie mogli wykonywać swoje obowiązki i żebym nie musiał potem stawać w takiej sytuacji, że nie mogę wjechać na dziedziniec, ponieważ ktoś mnie informuje przed bramką, ponieważ wszystkie miejsca są zajęte. Między innymi miejsce dla radnego. W związku z tym chciałem pana przewodniczącego prosić o to, abyśmy
no, w miarę możliwości mogli wjechać i to miejsce, jeżeli inny radny tam nie parkuje, żeby ono po prostu było wolne. Bo ja czasami wjeżdżam na 10 minut, wyjeżdżam z powrotem. Ono nie jest, z wyjątkiem dyżuru, który mam powiedzmy około godziny, nie jest zajmowany non-stop przez cały dzień. To jest taka moja prośba, jednocześnie uwaga. Bardzo bym prosił pana przewodniczącego o reprezentowanie również naszych interesów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy pan przedstawiciel odpowiada na konkretne pytania? Czy... Odpowiem bardzo chętnie. To czy zainteresujemy się tym miejscem parkingowym, jakby żeby to miejsce dla państwa radnych było gotowe, żeby nie musiał pan radny czasami parkować na miejscu dla niepełnosprawnych, co się czasami niestety zdarzało w przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o pytanie dotyczące komunikacji miejskiej, to poproszę panią naczelnik Leczewską. Panie radny, odpowiem panu teraz tak wstępnie, a szczegółową odpowiedź udzielę na piśmie. To znaczy, jeżeli chodzi o likwidację kursów, konkretnie linii 21 i linii numer 17, która niejednokrotnie wjeżdżała na ten sełanek, była to decyzja przemyślana z tego względu, że w marcu mieliśmy badania napełnień i ja dokładnie mogę wskazać godziny, które były badane i ilość osób. I niestety przykro mi, ale na teren na przykład z Mniszka do Solanek było na przykład 40 osób, ale na terenie Solanek na przykład o godzinie 8.15 wysiadły 3 osoby. I takie główne godziny to były 2 osoby, 3 osoby. Główne skupisko osób to jest szpital, przychodnia. To są takie wstępne wyjaśnienia. Natomiast odnosząc się, że pan radny wskazał, że tam nie ma połączeń, no niestety są połączenia. Jest to połączenie linii numer 17 z Niszka, linii numer 11 z Placu Stycznia. Autobusy kursują mniej więcej co godzinę półtorej i autobus znajduje się dla osób przyjeżdżających po prawej stronie za wjazdem do Solanek, natomiast w drodze powrotnej po przeciwnej stronie jest również. Ja rozumiem, że proszę? Tak, przy ulicy Warszawskiej, po przeciwnej stronie, ale również panu radnemu odpowiemy dokładne godziny odjazdów i przyjazdów tych autobusem już na piśmie. Szanowni państwo, ja akurat, czy inne osoby, które poruszają się samochodem, to nie jest żaden problem. Natomiast chodzi o te osoby starsze, które no, muszą w jakiś sposób tam dotrzeć. W związku z tym nie mnie proszę informować, czy poinformować mieszkańców Grudziądza, w jaki sposób mają docierać do Solanek, tylko proszę poinformować o tym mieszkańców Grudziądza, bo to oni pytają, jak mają dotrzeć do Solanek. W związku z tym może dla nich potrzebna jest informacja. Szanowni państwo, ja rozumiem, że ta informacja, ta odpowiedź nie musi być przekazana do pana radnego, tylko ukaże się na portalu grudziąckim, tak? Dziękuję bardzo. Tak, mam taką rozumieć pana wypowiedź, panie radny, tak? Nie, ja rozumiem, że nie oczekuje pan odpowiedzi pisemnej, a jedynie jakieś informacji dla mieszkańców, jakie są połączenia do Solanek. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Tomaszek. Szanowni państwo, ja też mam dwie sprawy króciutkie i od razu mówię, że nie zależy mi specjalnie na pisemnej odpowiedzi. Kwestia jedna. Wydaliśmy prawie 1 000 000 zł na iluminację. Swoją drogą robi ona rzeczywiście wrażenie. Ja codziennie jadę od strony Świecia i marzy mi się, żeby tę iluminację było widać przez całą drogę. Spróbujmy wejść w porozumienie z właścicielem tych gruntów po drugiej stronie Wisły i postarać się no, troszeczkę tę zieleń zniżyć ją, może w jakiś taki sposób. Myślę, że warto, bo naprawdę iluminacja robi wrażenie. Wjeżdżając od strony grupy do Grudziądza byłoby to widać przez no, dobry kilometr, jeżeli nie dwa. Także warto przynajmniej spróbować zadbać o to. A tak widać dopiero jak się jest na moście i to już nad nurtem rzeki. Dobra? Także to jest jedna sprawa. Druga kwestia, tutaj nawiążę do tego, co powiedział przed chwilą pan prezydent, że należy budować dobrze, że nawet jeżeli terminy się trochę przesuną, to należy budować dobrze. Dzisiaj rano pierwszy raz jechałem świeżo otwartą nitką drogi naprzeciw wodociągów, czyli to miejsce od ronda tego na Lukińsku w stronę średnicówki.
i tam już w tej chwili są dwie zapadnięte studienki. Już w tej chwili. No jeżeli nie jest ostateczna warstwa, to znaczy, że zapadnięcie będzie jeszcze bardziej, bo studienka raczej w górę nie pójdzie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o studienki, to za chwilę przedstawiciel ZDM odpowie, natomiast jakby jeśli chodzi o tą zieleń, to ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, że oczywiście zainteresujemy się tym tematem, natomiast nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak były ostatnio powodzie dość duże i wyrządziły sporo szkód. Był też problem wynikający z tego, że właśnie tereny, które są terenami przy rzekach, terenami zalewowymi, one właściwie nie były, nie była zieleń wycinana, ani jakieś nasadzenia nie były usuwane i przez to jakby poziom zagrożenia był wyższy. Tak to spowodowało, że jakby więcej terenów było zalanych. W związku z tym pewnie jest to temat trudny, ale oczywiście się tym zainteresujemy i sprawdzimy, czy jest taka możliwość. Natomiast jeśli chodzi o te studzienki, to proszę bardzo, pani dyrektor czy pan dyrektor. Proszę bardzo, pana dyrektora. Wykonawca już został wezwany do naprawy tych rzeczy, bo rzeczywiście one tam trochę były źle osadzone. Proszę bardzo, pan radny Tomaszek. To za te studzienki to dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o ten zieleń po drugiej stronie Wisły, to wiem, że około 50 km na północ od nas, właśnie ze względów na zagrożenie powodziowe, bardzo mocno przycinano tego typu właśnie wierzby tam w okolicach Kwizyna. Także znaczy, jesteśmy też za tym, oczywiście, jak najbardziej. Także myślę, że tym bardziej dało mi się to załatwić. Także, a widok naprawdę jest bardzo... Ale to tak? Bo to jest kwestia jakby właściciela tych terenów. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszewski. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, mam takie pytanie, jaka jest możliwość i czy jest możliwość, aby na osiedlu Rządz powiększyć targowisko, które tam się znajduje, jak i doprowadzić węzeł sanitarny w postaci bieżącej wody. Informacje, które otrzymuję zarówno od osób kupujących, jak i sprzedających, wskazują na to, że naprawdę warto byłoby się tym tematem o tyle poważnie zainteresować, aby po prostu zwiększyć też pewien dochód z tego targowiska, a będąc tam zarówno osobiście, nie tylko ja, jak i wielu innych mieszkańców osiedla, widać, że osoby sprzedające wystają, że tak powiem, poza teren i w rezultacie tego po prostu wygląda to niezbyt estetycznie. Dzięki temu po prostu poprawilibyśmy estetykę, jak i dochód na tym targowisku. Dziękuję. Panie Radny, sprawdzimy i damy Panu odpowiedź, to ta możliwość. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Radna Osąska-Neumann, proszę bardzo. Ja w imieniu mieszkańców, tym razem ulicy Paderewskiego, naprzeciw dębów, to znaczy vis-a-vis ulicy Lipowej bodajże, jest ekran obok Fiaty na przystanku MZK. No rzeczywiście również tamtędy jeszcze i zauważyłam, że ten ekran, tam jest, to jest albo należy zmienić konstrukcję tego ekranu, albo po prostu naprawić, dlatego że są, on jest zniszczony, wyjęte są listwy i zupełnie nieestetycznie to wygląda, to jest główny wjazd przecież do Grudziądza. Jest bardzo zniszczony i wygląda fatalnie, tam staje spod tego jakieś gumy, jakieś, nie wiem, różne takie rzeczy. To takie śmietnisko się zrobiło, zamiast przeszkadzać, to tak to wygląda. I druga sprawa, chciałam zapytać i też może zawnioskować nawet, aby nie kontynuowano utwardzania dróg piaszczystych, akurat zauważyłam na terenie Owczarek znowu, tłuczniem. Po pierwsze, podczas suszy przejeżdżające samochody powodują takie tłumany kurzu, że one kurzu, pyłu, no po prostu to jest no, niewyobrażalne i przeszkadza to idącym pieszo też, ale także w ogóle moim zdaniem niszczy naturalne środowisko po pierwsze, a po drugie to zauważyłam, że te drogi, które były wcześniej utwardzone, po kilku miesiącach one stają się tak wyboiste, bo nie jest trwały ten tłuczeń, stają się wyboiste i naprawdę to nie służy samochodom na pewno, a w ogóle psuje w ogóle piękno tego środowiska, które w naszej części jeszcze ma taki krajobraz naturalny. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Pani Radna, na pierwsze pytanie sprawdzimy, jeśli chodzi o tą
powiatę i dam odpowiedź na piśmie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, poproszę panią dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Proszę panią dyrektor. Szanowni państwo, ja bym poprosiła w takim razie panią radną o konkretne ulice, na których nie robić, bo jeżeli ktoś przyjdzie do mnie petent, ja mu powiem, że nie zrobię tego, to wtedy ja się powołam na panią, bo on po prostu mnie zlinczuje, jeżeli ja mu nie zrobię. To jest taka technologia. Utwardzanie gruzem to jest tylko technologia na chwilę. Ale proszę państwa, gdybyśmy tego nie robili, to część dróg właśnie w tej okolicy byłaby zupełnie nieprzejezdna. Tam, gdzie możemy, gdzie wystarcza nam, to robimy wszędzie wiórki bitumiczne. Chociaż też podkreślam to samą stanowczością, że też nie wszędzie można zrobić, bo tam, gdzie jest najniższy punkt, gdzie jest droga o mocnym, gdzie jest dużo wody po prostu i ona jest dosyć nisko, tam zamknięcie wiórkami bitumicznymi spowoduje zalanie domów. Natomiast taka technologia, czyli gruz, powoduje to, że ta woda sobie w miarę spokojnie wsiąka w nawierzchnię, a zostawienie jak takiego luźnego gruntu, który jest wcześniej, czyli piasku, no to ci ludzie po prostu wiem, że no jeżeli ja im powiem, że nie zrobię, bo ktoś mi powiedział, że nie mam zrobić, to będą się pytali po prostu, kto, bo oni chcą, oni po prostu chcą, wiedząc nawet to, że to jest tylko technologia na 2-3 miesiące. Można moje nazwisko podać oczywiście, z tym, że ja uważam, że lepsze było, może wymagało, ale przynajmniej chyba nie takiego nakładu kosztów, lepsze było takie utwardzenie, to znaczy najpierw zrównanie, potem utwardzenie. To na dość długi okres czasu wystarczało, a ten płócień się tak na przykład na Orzechowej, no tak się wybił, że z powrotem tworzą się jakieś przejazdy przez pola i potem wszyscy wjeżdżają na ulicę Akacjową. Ta Akacjowa na razie jeszcze, ale już się robi wyboista, także no nie wiem, no nad tym przynajmniej trzeba by się zastanowić, czy jest sens utwardzenia w ten sposób w obszarkach. Ja rozumiem, że pani radnej chodzi o zniwelowanie tylko terenu, ale pytanie, jaka jest jakby trwałość takiego działania, tak? No ten tłuczeń, ja nie wiem, z 3 miesiące może to jest dobrze utwardzone. Jak długo taki zniwelowany teren będzie? A potem jest szybko, nieładnie, zielone jeszcze w dużej części terenie i poza tym no, niszczy samochody, moim zdaniem przynajmniej. Utwardzanie tłuczniem zdecydowanie jest technologią mimo wszystko trwalszą niż tylko dla nas. Jest oczywiście dużo tańsze puszczenie równiarki i tylko i wyłącznie utwardzenie tego terenu. Natomiast to jest po każdym deszczu, to jest zupełnie, no, myślę, że nie ma czego porównywać utwardzania tłuczniem, a utwardzanie po prostu gruntu wzruszonego. A przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie. A proponuję przejechać ulicą Wierzbową. Tam już się nie da jechać w ogóle, tam jest też utwardzone tłuczniem. Okropna po prostu. To mówią i rowerzyści, i samochodziarze. To już ostatnie zdanie będzie. Szanowni państwo, ja mam tylko taką propozycję, którą wcześniej państwu przedstawiałem, że tego typu sprawy dotyczące dróg, tak jak pani dyrektor deklarowała, byłoby bardzo super, gdybyście państwo wcześniej zgłaszali. Na sesji byśmy podnosili te kwestie, które naprawdę no nie można tego załatwić w taki sposób, powiedzmy, osobisty. Ja zawsze do pani dyrektor dzwonię i przyznaję się bez bicia, zawsze każda sprawa jest załatwiona. Jeżeli nie może być załatwiona, mam też informację zwrotną. A więc też państwu proponuję tą drogę wybrać. Jest to bardzo dobra droga. Pani dyrektor zawsze odzwania, jeżeli nie może odebrać. A więc ja, to jest naprawdę super sprawa, że można bezpośrednio z panią dyrektorą rozmawiać. Zarząd Dróg Miejskich ma także adres mailowy, na który można kierować tego typu jakby uwagi i zgłoszenia. Dziękuję bardzo. Pani radna Bagnieska, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. No ja mam też również pytanie związane z częściowo z drogami. Mam pytanie, co miasto zamierza zrobić ze skrzyżowaniem Łyskowskiego i Waryńskiego? Owszem, tam światła nie spełniają tej roli, które właściwie powinni. Tam do końca sierpnia od 38, przepraszam, sprawdzonych było wypadków i myślę, że to dla miasta jest bardzo istotne, ponieważ to w dalszym ciągu zagraża dla niebezpieczeństwa kierowców. Nie wszyscy jeżdżą tam mieszkańcy, jeżdżą tam ludzie czy przejezdni z zewnątrz i po prostu nieraz na tym skrzyżowaniu nie mogą po prostu no jakby tego bezpieczeństwa zachować. Także ja mam po prostu pytanie, czy tam by, pytanie i prośbę, czy tam ewentualnie nie można było tych świateł zamienić na
na rondo. Byłoby to rzeczywiście bardzo praktyczne i rozwiązałoby cały problem. Nie wiem, czy to nie byłoby nawet tańsze. Drugą sprawę mam po prostu z ulicą rzeczywiście Barińskiego. To znaczy ja nie zgodzę się z tym, jak już tu któryś z radnych wspomniał ulicę Barińskiego przy sprawozdaniu pana prezydenta, ponieważ ulica Barińskiego jest chyba jedyna w mieście, która jest najbardziej ciekawie robiona, powiem szczerze. Chodniki są tak szerokie, że może tam czołg jeździć, a na ulicy Barińskiego, samej ulicy, nie wiem, czy rzeczywiście autobus i drugi ciężarowy samochód, czy będzie miał bezpieczny przejazd. Jeżeli przyjdzie do zimy, jeżeli będzie tam po prostu spychać śniegiem, ten śnieg jeszcze zmniejszy nam ulicę, to po prostu rzeczywiście będzie to niebezpieczeństwo. Nie można przyrównać ulicy Barińskiego do ulicy Parkowej, bo tam jest zupełnie inna częstotliwość przejazdów samochodami. Także po prostu dziwię się. A w ogóle robienie samej tej ulicy, same skrzyżowanie na ulicy Malinowskiego jest tak ostre, przecież my mamy tam giełdę, jeżdżą samochody, różne jeżdżą, z przyczepami, jak tylko jaka potrzeba tam jest. I rzeczywiście ten zakręt jest tak ostry, że no nie wiem, jak tam w ogóle można będzie się wyrobić. A te chodniki, owszem, ścieżka rowerowa tam z przyjemnością i dokładnie by się nad też przy tego, ale te chodniki, no nie wiem, no proszę się naprawdę iść prawą stroną ulicy Barińskiego, ja mam tam możliwość, raczej blisko mieszkam, a po drugie mam tam rodzinę, gdzie chodzę często, więc po prostu tam te chodniki są, że naprawdę czołgi mogą jechać. Trzecią sprawę mam po prostu, czy jest prawdą, że od nowego roku po prostu miasto zamierza zabrać ulgi dla osób, które korzystają, którzy mają powyżej 65 lat. Bo jeżeli tak, no to ja się dziwię, że jeżeli mamy na tym budować budżet, no to współczuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Pani Radna, znaczy o tych ulgach nic nie wiem, więc jakby nie potrafię Pani tu odpowiedzieć, ale znaczy ja osobiście nie słyszałem o takim pomyśle. Aczkolwiek jakby no w różnych miastach są różne rozwiązania, w związku z tym pewnie nad każdym rozwiązaniem można się zastanawiać, natomiast jakby nic nie wiem, żeby była decyzja na ten temat. Natomiast Państwo radni i tak musielibyście to przegłosować, więc gdyby nawet taki pomysł powstał, to Państwo radni na pewno będziecie o tym powiadomieni i będziecie musieli to zaakceptować, bądź nie zaakceptujecie. Natomiast jeśli chodzi o drogi, bardzo poproszę Pana, tak Pan Dyrektor odpowie. Co do pierwszej sprawy skrzyżowania trasy Sieńcowej z ulicą Wyskowskiego, dobrze wszyscy wiedzą, że było zdarzenie drogowe, gdzie został uszkodzony sygnalizator oraz lampa. Zleciliśmy to wykonanie. Czekaliśmy długo na maszt, bo on był dość specyficzny, nie był typowy. W tej chwili jest to już wykonane, ale z zadaniem jakby zmniejszającym zdarzenia drogowe w tym miejscu, bo nie możemy mówić, że 36 zdarzeń drogowych, to było 36 wypadków, bo to jest zupełnie coś innego. Zlikwidowaliśmy lewoskręty dzięki temu, że mogliśmy wykonać łącznicę na węźle kręta w lewo i w prawo, zostały zlikwidowane lewoskręty, a że kierowcy skręcają w lewo łamiąc przepisy, to już my za to nie będziemy odpowiadać, bo ja sam osobiście widziałem dużo ele, gdzie nie wiem, instruktorzy prowadzą swoich kursantów skręcając w lewo. To więc myślę, że to poprawi dużo bezpieczeństwa. W tej chwili tak naprawdę no, nie stać miasta na budowę w tym miejscu ronda, zwłaszcza gdzie w planach przyszłościowych ma być docelowo druga jezdnia budowana, więc to by się tam nie sprawdziło. Jeżeli chodzi o ulicę Walińskiego, tak jak wspomniała Pani Dyrektor wcześniej, ta ulica spełnia wszelkie wymagania rozporządzeń i ustawy o drogach publicznych. Jeżeli by coś nie spełniało, byśmy musieli wystąpić do ministra odstępstwa od przepisów. Jeżeli chodzi o szerokość chodnika, chodnik będzie ciągiem pieszo-rowerowym, więc on dlatego ma taką szerokość, bo to nie jest tylko chodnik. Dziękuję bardzo. Pan Radny Miedzianowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Prosiłbym o informację dotyczącą ilości zatrudnionych emerytów w placówkach, w poszczególnych placówkach oświatowych. Nie dotyczy to tylko nauczycieli. Prosiłbym o informację o wszystkich, administrację, pracowników pomocniczych, poszczególnych i ile osób pracuje w oświacie z uprawnieniami emerytalnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Prezydencie. Nie odpowiem Panu Radnemu teraz, musimy to sprawdzić. Pisanie. I oczywiście odpowiedź będzie. Dziękuję bardzo. Pan Radny Glamowski.
Ja uzupełnię jeszcze pytanie dotyczące skrzyżowania, tak ad hoc. Skrzyżowania ulicy Łyskowskiego z ulicą Strasą Siedlcową. Ja wcześniej rozumiałem, że to rozwiązanie, likwidacja tych skrętów jest rozwiązaniem tymczasowym. Rozumiem, że to jest rozwiązanie docelowe, tak? To i tak jakby nie poprawia pewnie bezpieczeństwa, bo nawet zjeżdżając łącznicą i tak jadąc w kierunku miasta ulicą Łyskowskiego trzeba przejechać przez to skrzyżowanie. No, która nie działa od kilku miesięcy. I jeszcze jedno... Prosiłbym do mikrofonu jakiekolwiek odpowiedzi, bo my to wszystko nagrywamy. I to jest w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo ja dużo jeżdżę po innych miastach i to skrzyżowanie jest tak rozwiązane, że zrobiono prawo skręty, a nie lewo skręty. Często jest tak, jest odwrotnie, są lewo skręty, a pas, z którym jedzie się prosto, jest prawo skrętem. I to jest mi chyba kolizyjne. To jest takie dodatkowe pytanie. Panie prezydencie. Nie jedyne, tak. Proszę bardzo, pan dyrektor. To tak, te lewo skręty zostały zlikwidowane, czyli mamy jazdę na wprost i tylko w prawo. A to rozwiązanie zostało tak w inny sposób zrobione, ponieważ to jest układ jakby etapowy. Bo przebieg całej trasy średnicowej zgodnie z koncepcją to jest trasa dwujezdniowa. Tu została jedna jezdnia wykonana i żeby nie było konieczności przebudowy całego skrzyżowania i zmiany jej geometrii, zostało to tak rozwiązane, że lewoskręt jakby wspólny z jazdą na wprost. Jest to nadzwyczaj rzadkie rozwiązanie, nie wiem, w kraju, ale takie mam wrażenie. Kolejne pytanie, jakie chciałbym zadać, dotyczy remontu czy modernizacji sieci tramwajowej. To znaczy na komisji usłyszałem, że w ramach tej modernizacji będzie zdemontowany bruki i fragment od ulicy Sikorskiego praktycznie do ulicy do Tarkna będzie zastąpiony asfaltem. No i jakoś tak to jest, znaczy byłem tym mocno zdziwiony i tak sobie to przeprawiłem spokojnie. No i moje pytanie jest, jak to, czy to nie zepsuje tego fragmentu miasta? To jest taki element dosyć historyczny, ten bruk dosyć dobrze się wpisuje w to miejsce. I jakby, czy rzeczywiście tak jest? Chciałbym usłyszeć potwierdzenie. Druga rzecz, która mnie zafrapowała, spacerując po starówce, zauważyłem, że bardzo cieszę się, że ta starówka pięknieje i że jest remont dawnego MPK, ale zauważyłem, że tam wstawione są okna plastikowe. I moje pytanie, czy to jest element poluzowania polityki, jeżeli chodzi o inwestorów, czy to jest jakieś niedopatrzenie, bo jeżeli mówimy już o jakiejś konsekwencji, to akurat w tym miejscu trzeba by być konsekwentnym, że te okna powinny nawiązywać do tego miejsca, tak? Mówię tutaj o stolarce drewnianej. I jeszcze kolejna, ja się bardzo też cieszę, że będzie rozwijana iluminacja, bo to rzeczywiście fajnie wygląda i dobrze, że kolejne obiekty będą oświetlane. Moje pytanie, czy już dzisiaj wiadomo, jakie to obiekty i czy uwzględniono tam pocztę, gmach Poczty Głównej, gmach UMK. Myślę, że warto o tych obiektach pomyśleć, mówiąc o dalszym rozwoju iluminacji. I ostatnie już pytanie dotyczy alei drzew wzdłuż ulicy Szosy Torońskiej. Tam drzewa podupadły. Dzisiaj bardzo źle wygląda. I co z tym dalej będzie się działo? Dziękuję bardzo. Pan Piznicie? Jeśli chodzi o drogę, to pan dyrektor nie może odpowiedzieć, a pozostałe pytania po sprawdzeniu dostanie pan radny odpowiedź pisemną. Panie dyrektorze, proszę. Tak jak wspomniałem na komisji, nawierzchnia kamienna na ulicy Legionów od pętli w Tarnie do mniej więcej pomiędzy skrzyżowaniem Sikorskiego a ulicą Solną zostanie zastąpiona masą bitumiczną. Ten materiał pozyskany tak naprawdę będziemy wykorzystywać na całym Starym Mieście. Ulica Spichrzowa, Poprzeczna, Wodna, Kościelna, fragment Kackiej, Murowej i Długiej zostanie ten materiał przełożony. Całą dokumentację konsultowaliśmy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i tak naprawdę nie wniósł uwag do tego, więc
Myślę, że dla samych mieszkańców, jeżeli chodzi o komfort życia, gdzie te elki wojskowe jeżdżą pod domami, to myślę, że będzie trochę lepszy. Dziękuję bardzo. Ja nie wątpię, że ten ruch gdzieś zostanie wykorzystany. Bardzo dobrze, że on zostanie wykorzystany na Starym Mieście, no bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji, tylko po prostu ja dysponuję, panie dyrektorze, zdjęciami z okresu międzywojennego, gdzie to jest bardzo fajnie wyeksponowane. Tam są też stare kamienice, dlatego jestem zdziwiony. Jestem zdziwiony, ale jeżeli... Chciałem mieć tylko jasność, że rzeczywiście, że się nie przesłyszałem na posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Dobrze. Pani Rada Nowak. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam dwa krótkie pytania. Dorota Jakubowska 4 kwietnia złożyła na ręce pana prezydenta pismo w imieniu 24 podpisanych mieszkańców terenu osiedla domków rekreacyjnych i mieszkalnych znajdujących się w obrębie nieruchomości przy ulicy Kosaka. Oczywiście w ślad za tym otrzymała pisma zarówno z urzędu od pana prezydenta, od Rady Miejskiej i tak dalej, natomiast nie otrzymała żadnego pisma od przewodniczącego spółki wodnej Jeziora Rudnickiego, a mamy koniec września. Tam nadal jest problem z utrzymaniem stanu wody Rudnika, bo stan wody Rudnika został podniesiony, jak z tego pisma wynika, do 22,19 metra nad poziomem tego, nad poziomem morza. I w związku z tym, no lato było takie, jakie było, ulewy. I spółka wodna powinna bardziej się przyłożyć, żeby regulować tą zaporą. Ja tam również mam ogródek, nie osobiście nie zalewa, ale osobiście zalewa krew tych wszystkich, którzy mają niżej ogródki działkowe. To nie tylko chodzi o teren przy jeziorze, który w tym roku skutecznie był zalany. Ten teren został podniesiony przez panią Dorotę, właściciela tego terenu. Ale generalnie chodzi mi o to, czy spółka wodna ma obowiązek ustosunkować się do tego pisma i złożyć stosowne wyjaśnienie tej pani i czy spółka wodna realizuje swoje zadanie w momencie, kiedy ten poziom wody został podniesiony. Bo jeśli został podniesiony, to tam, tym bardziej się powinno tam dbać o regulację tej wody w Rudniku. I drugie krótkie pytanie. Przed teatrem jest niezwykle piękny skwer. Tam w ramach rewitalizacji został fragment patrząc na teatr po lewej stronie i proszę mi wierzyć, nie ma tej pani dyrektor odpowiedzialnej, ale za chwilę będzie jesień i w ogóle nie będzie wiadomo, które drzewo posadzone wiosną jest suche, a które nie. I ja się z uporem maniaka będę ciągle na każdej sesji dopytywać, kiedy będziemy reagować na suche drzewa, krzewy, które już na dzień dobry zostały wsadzone i dzisiaj są bez liści. Dziękuję. Panie prezydencie. Odpowiedź pani będę otrzymał pisemnie. Trzeba sprawdzić po prostu, co to było za odpowiedzi, czy one nie zawierały jakby tych elementów, które dotyczyły spółki. Panie radny Szyszko. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Moje pytanie dotyczy chodników przy bloku numer 5 ulicy Kasprzyckiego. Tam zamieszkuje dwóch inwalidów, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich i nie mają możliwości zjechania z chodnika. Żeby z tego chodnika zjechać, potrzebują pomocy osób trzecich i żeby wjechać na drugi chodnik, muszą przejść przez te rondo i dalej tak samo potrzebują pomocy osób trzecich. Następna sprawa śmietnika przy ulicy Halera, przy sklepach tam inwalidów i kolportera. Tam było sygnalizowane już kilka razy. Był zdemontowany ten chodnik po kilku dniach postawienia tej wiaty. Do chwili obecnej tego śmietnika tam nie ma. Sprawdzimy, jak wygląda stan faktyczny i otrzyma pan radny odpowiedź. Tak, jeszcze jedno pytanie teraz skrzyżowania do ulicy Cmentarnej. Mamy lewo skręt od ulicy tutaj Centrum, w lewą stronę do ulicy Cmentarnej i z prawej strony jadące znaczy od ulicy Lotniska do Centrum.
Wydaje mi się, że powinna być linia warunkowego zatrzymania przed tym skrzyżowaniem ze względu na to, że do światła czerwonego dojeżdżają pojazdy i tam nie ma możliwości zjechania w ulicę Cmentarną. Nieraz dwa, trzy światła trzeba odczekać, żeby bezkolizyjnie można było sobie tam wjechać. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek. Głos dla pana Michała Czepka. Już, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 5 lat temu na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej na osiedlu Rząd w południowej części były bardzo ładnie wyremontowane schody zejściowe nad Wisłę, tam do przepompowni. Natomiast no, to drewno już przez ten czas zbutwiało, trochę pomogli też wandale. No i mieszkańcy i przede wszystkim wędkarze zwracali się z taką prośbą do mnie, żebym poprosił o remont tych schodów, może już nie w tym roku, bo rozumiem, że tam jakiś budżet jest potrzebny, ale może w przyszłym roku, gdyby się dało. To były drewniane schody, natomiast ta konstrukcja może nie była zbyt trwała, jak na takie duże stopień użytkowania tych schodów, bo tam naprawdę bardzo dużo ludzi schodzi na spacery. Drugie moje pytanie składałem oraz większość radnych tutaj siedzących, bo 22 osoby podpisały interpelację w sprawie zrobienia takiego miejsca rekreacyjnego i takich spotkań, miejsca grillowego na osiedlu Lotnisko, naprzeciwko budowanego hipermarketu marketu Lidl, realizowanego przez Wodociągi. Tu chodziło o takie miejsce przy tym dobruku, żeby postawić dobruk, utwardzić mały kawałeczek tego placu i zrobić jakieś ławki. Odpowiedź była pozytywna, natomiast mam pytanie właśnie, na jakim etapie jest zrobienie tego placu. Kolejne też składałem interpelację wiosną w związku z tym, że w sierpniu, bo dokładnie chyba 16 sierpnia wchodziły w życie zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym, które dawały gminom, a właściwie to powiatom, dawały narzędzia do tego, żeby skutecznie egzekwować od kierowców, którzy łamią przepisy i parkują w złych miejscach, blokując na przykład torowiska, żeby móc egzekwować, żeby móc zgodnie z prawem przetransportować takie źle parkujące samochody na parkingi strzeżone. Ta ustawa dokładnie regulowała, jak się konstruuje cenniki, Rada Miejska uchwala, komu powierza to itd. I też dostałem taką pozytywną odpowiedź, że sprawa będzie załatwiona. Też mam pytanie, na jakim etapie jesteśmy, ponieważ już te przepisy obowiązują od ponad miesiąca. No i ostatnie moje pytanie, tutaj dyskutowaliśmy z panem radnym Maciejem Glemowskim o takich niezbyt pochlebnych artykułach w Gazecie Wyborczej dotyczących promocji naszego miasta gospodarczej. Ja mam pytanie, czy moglibyśmy mieć wgląd w umowę z firmą, która wykonuje ten projekt dla Grudziądza? Tu chodzi o m.in. wybór lokalizacji billboardów promujących kampanię grudziącką. Jeżeli moglibyśmy poprosić o zostawienie w Biurze Rady kopii takiej umowy. To czy te informacje, o których pan radny mówi, znajdują się w CIDZie. Więc to jest wprost wpisane tam, jeśli chodzi o lokalizację, tych billboardów. Przepraszam, ale zawsze po zakończeniu procedury przetargowej CIVy są wyłączane na BIP-ie. Nie ma już dostępu do tego. Dostanie pan CIV, na pewno będzie tam ta informacja. Jeśli chodzi o wszystkie punkty, z wyjątkiem tych źle parkujących samochodów, zostanie pan odpowiedź na piśmie, a o te samochody to bardzo proszę pana komendanta, jeżeli może od razu odpowiedzieć. Proszę pana komendanta. To ci się strażnicy miejscy egzekwują obowiązujące prawo. Jak pan radny zauważył, radni do tej pory nie ustalili, znaczy nie wpłynęła na sesję taka uchwała, która by ustalała zasady odholowywania, jak i ustalenia stałych za holowanie, co nie jest równoznaczne z tym, że my nie możemy odholowywać, my czy policjanci, bo tak robimy w przypadku, kiedy jest torowisko zablokowane. Wołamy przewoźnika, auto jest odholowywane, tylko panu chodzi również o te dalsze konsekwencje pojazdów i porzuconych, i pojazdów takich wyzbytych, i jakichś wraków, które... To proszę pani dyrektor. Jeżeli pani dyrektor może coś dodać do tej odpowiedzi, bardzo proszę. Znaczy mogę dodać tyle, że rzeczywiście my nad tym pracujemy, tylko proszę Państwa, to jest ogromny koszt finansowy dla gminy. To jest ogromny koszt. Z dzisiejszych naszych szacunków wynika, że to może być koszt nawet rzędu miliona złotych.
ponieważ to my płacimy. Teraz porzucony pojazd, bo my mówimy o przypadkach, mamy różne przypadki, to trzeba wziąć do wszystkich, nie tylko do tych, który zablokuje tutaj fajny Mercedes czy fajny jakiś samochód, zablokuje nam... Pani dyrektor, ja myślę, że pan radny myśli o tym, żeby zabierać tylko te, które blokują na przykład przyjazd na Waju, a resztę zostawiać. No ale tak nie możemy. Po prostu, jeżeli państwo radni przegłosujecie, że wszystkie samochody, które są w miejscach niedozwolonych opuszczone, to są najczęściej, proszę, tam to nie mamy żadnego wpływu, to jest przetarg, my nie możemy powiedzieć, że... No niestety do tej pory tak to wyglądało i mamy to, my to przygotowujemy, państwo dostaną to. Także ze starych umów było po 6 tysięcy za pojazd na miesiąc. Szanowni Państwo, proszę... W roli uzupełnienia my rozmawiamy też z MZK, żeby wykorzystać u nich teren, żeby można zlokalizować, bo tak to jest budowa nowego parkingu, ogrodzenie go i parking musi być dozorowany. I do czasu znalezienia sprawcy gmina ponosi koszt tego i później po 6 miesiącach, jeżeli sprawca się nie znajdzie, możemy zbyć ten pojazd, ale on jeżeli nie jest wart, nie nabędziemy z tego tytułu i gmina poniesie koszt bezzwrotnie. Ja może to, żeby nie było wątpliwości, o co mi chodzi, ja może włożę tą interpelację jeszcze raz, albo prześlę Państwu, ale ja tylko przypomnę, że chodziło mi tylko i wyłącznie nie o porzucone pojazdy, bo to też reguluje ustawa o ochronie środowiska i minister ochrony środowiska płaci 3 tysiące za taki porzucony pojazd, ale to już nie o to chodzi. Tu chodzi o pojazdy, które blokują przejazd tramwajów po prostu, tak? Które mają tablice rejestracyjne, bo ktoś przed chwilą 5 minut temu zaparkował. Ale bo nie możemy wybierać. Jeżeli mamy usuwać wszystkie, to musimy wszystkie usuwać, nie tylko te blokujące. To jest tak naprawdę część problemu, o którym pan wspomina. To znaczy nie możemy stosować wybiórczo prawa, które państwo radni ewentualnie uchwalicie. Natomiast pan komendant wspominał o tym, że te samochody można odchorować. Bardzo proszę, panie komendancie. Proszę bardzo. Do mikrofonu bym prosił bardzo. Powiem jeszcze raz, nie ma problemu w przypadku, kiedy jest zablokowane torowisko. Czy to przyjedzie patrol Straży Miejskiej, czy przyjedzie patrol Policji. Jeżeli w jakimś tam krótkim czasie nie znajdzie się właściciel pojazdu, wołamy lawetę. Od momentu wydania dyspozycji przewoźnikowi, osoba, która blokowała, ponosi koszt. W tej chwili około 300 zł trzeba zapłacić za przyjazd lawety na miejsce. Nawet jeżeli samochód jest załadowany, dodatkowo kierowca jest karany mandatem karnym do 500 zł oraz obciążany ewentualnym pobytem na terenie parkingu. Tak jak pan radny powiedział, stoi godzinę, bo się znalazł za godzinę, płaci za godzinę. Poza tym udzielamy tej informacji Wydziałowi Transportu i Wydział Transportu dochodzi od takiego obywatela utracony zysk na rzecz spółki przewozowej w kwocie około 250 zł za każde 10 minut. Tak to dzisiaj mniej więcej wygląda. Dziękuję bardzo. Pan radny Rzeszowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Dwa krótkie pytania. Jedno dotyczy mieszkańców ulicy Warszawskiej 26, do której od strony zachodniej przylega działka miejska i ta działka porasta dzikimi drzewami w tym wypadku i powoduje to także powstawanie dzikich wysypisk śmieci. Czy nie można było zrobić porządku w tamtym rejonie, czyli powiedzmy sobie wykarczować to? To jest, z tego co wiem, jest to teren sklasyfikowany jako teren rolniczy. Drugie pytanie. Czy przewidywane są jakiekolwiek prace remontowe w obrębie gimnazjum nr 6 przy alei 23 stycznia? Proszę pana prezydenta. To czy odpowiedź dam panu radnemu na piśmie? Was nie ma jakie prace remontowe? Chodzi mi tu głównie kwestia dojazdu do szkoły, to jest jedna rzecz, a najważniejsza rzecz to sala gimnastyczna. Jeśli chodzi o dojazd, tam są plany związane z dojazdem od strony ulicy Toruńskiej. To w szczegółach, jakby dostanie pan na piśmie. Tak samo, jeśli chodzi o salę gimnastyczną też. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Orłowska. Mogę prosić o głos. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie.
Kilka takich uwag. W czasie wakacji wędrowałam z wieloma turystami w czasie różnych spacerków i cały czas mnie przeraża i zawstydza ta pizza, tutaj idąc w kierunku Góry Zamkowej, grozi zawaleniem. Bardzo często jest tam jeszcze jedna litera zdjęta i jest napis niecenzuralny. Nie będę go powtarzać. Co można zrobić, co robi konserwator zabytków lub urząd miasta, żeby ta tablica zniknęła w tym miejscu. Oprócz tego obok jest także zaniedbana ulica Tkacka, gdzie coraz więcej cegieł zabytkowych z rejonu zamku. Jeszcze z tego, co się znam z historii, to pewnie zamek niski był. Wiele rzeczy jest tam zaniedbanych. I ta właśnie tablica grozi zawaleniem. Już ostatnio taka metalowa poprzeczka tam została postawiona, więc idąc tam z dziećmi, czy wędrując razem z turystami, mamy nadzieję, że nam to na głowę nie spadnie. Drugie pytanie. Na poprzedniej sesji mówiłam o bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych. Otrzymałam informację, że nie ma problemu, bo jest farba i można dodatkowe oznakowania poziome dla pieszych wymalować. Minęły 3 miesiące, dobre miesiące na malowanie. Do tej pory nic się nie zdarzyło, a moje dzieci po tej ścieżce rowerowej muszą przechodzić, korzystają z przystanków autobusowych i znowu zaczęły się skargi rodziców i moich uczniów, że nie mogą bezpiecznie przez te ścieżki przechodzić. I trzecie pytanie. Zgłaszałam się, kiedy mówiliśmy o przystankach przy Solankach. Ja tu bym pani Kleczewskiej bardzo serdecznie podziękowała, bo kiedy po wakacjach wróciłam, doszłam do Solanek i chciałam wrócić, nie miałam takiej możliwości. Dzięki pani Kleczewskiej przystanek, który był na Warszawskiej, został oznakowany, zostały powieszone rozkłady jazdy, z czego się bardzo cieszę, ale ja mam takie rozeznanie. Wiosną byłam w Solankach co miesiąc. Wiele osób takich jak ja podpisało różne kontrakty roczne. Mogliśmy z nich korzystać, może nie jako osoby chore, ale jako osoby jeszcze zdrowe i promujące zdrowy styl życia wśród dzieci, bo moja klasa ma taką umowę podpisaną z Solankami i też staram się z nimi tam chodzić. Jeszcze do 13 sierpnia, w dzień powszedni, jechały do Solanek 33 autobusy. W niedzielę 23, a w sobotę 25. W tej chwili i wygląda to w ten sposób, że w dni robocze jest tych autobusów 8, w sobotę 9, a w niedzielę 7. Osobiście mogę tam być raz czy dwa razy w tygodniu, bo nie posiadam autobusu. Ostatni autobus w dzień powszedni odjeżdża o 16.10 z Solanek, w niedzielę o 15.30, a w sobotę o 16. Jeszcze jest jasno, więc osoby zdrowe, ja nie mówię o tych osobach chorych, ja mogę przejść się na lotnisko pieszo, ale jest coraz ciemniej i idąc przez las do szpitala, co dla mnie nie jest problemem, bo jestem osobą zdrową, wysportowaną, ale i uważam, że jestem nawet, powiedzmy, odważna, ale już niedługo, za miesiąc, nie przejdę z Solanek do szpitala. Będę musiała zerwać umowę i zostanę obarczona karą, bo mam podpisaną umowę roczną. Ja tu mówię w moim imieniu, w imieniu moich koleżanek korzystających z Solanek, rodziców moich koleżanek i osób dorosłych. Czy jest możliwość, żeby chociaż w tych późniejszych godzinach też doszły 2-3 kursy, patrząc na osoby, które nie posiadają samochodu? To jest moje pytanie w moim imieniu i w imieniu moich przyjaciół, znajomych, osób zdrowych i chorych, uczniów mojej klasy i innych dzieci, bo Solanki promują dla dzieci bardzo fajne umowy. 5 zł na 2 godziny zajęć w stylu zdrowego trybu życia i ja chciałabym z tego z dziećmi korzystać, moi rodzice też. Czy można by, patrząc na te inne osoby, też dodatkowe kursy, szczególnie w tych godzinach wieczornych? Wiemy, że za miesiąc o 16 będzie ciemno. Proszę pana prezydenta. Panie przewodniczący, panie radny, szanowni państwo, te pierwsze pytania udzielimy odpowiedzi pisemnie.
Natomiast co do dojazdu do Solany, bo pani naczelnik jakby wyjaśniła, z czego wynikają te rozkłady jazdy. Myślę, że jeżeli jest jakiś szczególny przypadek, o którym pani mówiła, to zapraszam do wydziału. Pani naczelnik chętnie ten przypadek omówi. Myślę, że jeżeli ktokolwiek zapewni, że będzie napełnienie autobusu, to taka linia będzie. Natomiast jakby no, to, że te autobusy jeżdżą w takich, a nie innych godzinach, wynika dokładnie z analizy napełnień. Ale myślę, że jakby takie osobiste spotkanie może tutaj jakby wyjaśnić wiele i może rzeczywiście należałoby znaleźć jakieś rozwiązanie. Więc zapraszam do pani naczelnik, jeżeli to jest możliwe, a odpowiedź jakby generalnie będzie też na piśmie. Jeszcze pan dyrektor zarządu dróg. Proszę bardzo, pan dyrektor. W sprawie oznakowania tych ścieżek, to w przyszłym tygodniu wykonawca przystąpi do oznakowania tego. Dziękuję bardzo. Jeszcze w trakcie zgłasza się pan radny Nogal, pan radny Kosiński. Czy panowie chcielibyście zabrać głos? Proszę bardzo, panie Kosiński. Ja zajmę panu odpowiedź. Przepraszam. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeszcze chciałbym, znaczy nie tyle zadać pytanie, co jeszcze zasygnalizować problem. Pani Kostanowa mówiła o kwestiach poniesienia wody w Rudniku, poziomu wody i zalewaniu. Jest alarmowany zły stan, powiem, rowu tego, chyba jest Rudniczanka, który przepływa przez teren Niszka osiedla, już mówię, zabudowie domów jednorodzinnych. Już na naszym terenie, na terenie miasta jest strasznie zarośnięty. Ja rozmawiałem z panem Cywińskim, sygnalizowałem ten problem. Starsi ludzie, którzy patrolują, powiem tak, bo są to emeryci, którzy znają się na tych sprawach, patrolują właśnie ten ruch, obserwują go. Sytuacja ponoć jest dramatyczna, jeżeli chodzi o zarośnięcie właśnie tego rowu. To też może być przyczyną za chwilę, w fazie takiej kulminacyjnej podniesienia wody ponad poziom pewnej i zalania też sąsiednich działek. Tych już teraz na terenie Mniszka pewnie, nie tylko na terenie Rudnika, ale na terenie Mniszka. Dziękuję, taka uwaga, żeby to jeszcze aż zweryfikować ten stan właśnie, aby nie doszło do kolejnej jakiejś tragedii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan radny Nogal. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, temat był poruszany przez dwóch przedmówców moich, dlatego ja tylko krótkie pytanie. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie na Łyskowskiego, no ja się tym tematem interesowałem przez pewien okres czasu, w momencie kiedy budowane, rozkopane było miasto, po prostu tamtędy dużo szybciej można było dotrzeć do centrum z lotniska. I często jeździłem. Przestałem tam jeździć z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest to, że wprowadzono sygnalizację świetlną koło WZ-u, a drugi, dla mnie to skrzyżowanie było za bardzo niebezpieczne. I rozumiem, że temat jest zamknięty w tej chwili tego skrzyżowania, jest sygnalizacja świetlna. I moje pytanie jest tylko krótko, ta tablica informacyjna. Czy Państwo też przesunęliście tą tablicę informacyjną? Bo ona nie wiem, o czym ma informować, bo to jest za skrzyżowaniem, a powinna być wcześniej. No bo ja nawet nie wiedziałem, nie sprawdzałem, przestałem tam jeździć i dlatego trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy została przedstawiona ta tablica, bo ona nic nie wnosiła w tym miejscu, w którym stała. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Sprawnie poinformuję pana radnego. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wnioski, zapytania? Jesteśmy w takim punkcie, że możemy mówić o wszystkim. Wszyscy nie? Jeżeli nie ma, ja tylko mam dwa komunikaty dla szanownych Państwa radnych. Przewidywany termin sesji nadzwyczajnej to jest 11 października. Tak jak ustaliliśmy, godzina 16. Chciałbym, żebyście Państwo sobie uwzględnili w swoich czynnościach zawodowych, osobistych, żeby na ten czas mieć wolną chwilę. No i jeszcze biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo zapytań dotyczących dróg, dotyczących skrzyżowań, chodników i deklaracja pani dyrektor nadal jest aktualna, to prosiłbym naprawdę o kontakt telefoniczny, takie, albo jeżeli Państwo potrzebujecie informację pisemną, także mailowy, bo wierzę, że mieszkańcy Grudziądza mają na tyle problemy dotyczące funkcjonowania tego ruchu dróg, że nie musimy czekać do sesji, żeby te pytania zadawać. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do ostatniego punktu. Wysoka Rado, zamykam od 15 sesji Rady Miejskiej. Bardzo Państwu dziękuję.